widziałem to u Maciuła na stoiskach. No dobra. Ruszyli. Drogi Mieszku. Ruszyli. Są już wszyscy. Ruszyliśmy o czasie. Choć niektórzy zjeżdżali się jeszcze w momencie, kiedy nasz realizator mówił start. Dzisiaj jesteśmy w poszerzonym gronie, dlatego że skończyły nam się żarty z Leszkiem jakieś 3 lata temu i teraz musieliśmy zaczerpnąć nowej, świeżej energii. Jest z nami Mieszko i jest z nami Julek i oni dzisiaj będą mówić najwięcej. Siemaneczko. Nie. Mieszko, lubisz tak, że ludzie podchodzą i tak? Jesteś stand-uperem? To powiedz jakiś żart. Uwielbiam. To jest najfajniejsza część tej pracy. Po to się tylko tą pracę wykonuje. Ale jeszcze jest dobre, jak ktoś podchodzi i mówi: słuchaj, bo ty jesteś stand-uperem, to ja ci opowiem taki żart, to możesz sobie wykorzystać. Mhm. I to zazwyczaj są straszne betony. Przychodzi baba do lekarza, a w kolejce jest pies przed tą babą i ten pies ma bardzo długi ogon i to się tak ciągnie. Tak, tak, dokładnie. Dokładnie. Ja też miałem ostatnio fajne rozpoznanie, bo podszedł, nie wiem, czy to było rozpoznanie, bo podszedł do mnie typ na ulicy i powiedział: stand-uper! I nie wiem, czy on mnie rozpoznał. A to była groźba? Nie. To było rozpoznanie? To było jakieś... Trudno powiedzieć, co to było tak może naprawdę. To był ten rzeczoznawca. No tak, odchodzi. Lekarz. Adwokat. Tak. Ale powiem wam szczerze, że trochę mi się smutno zrobiło, bo moja żona ostatnio ogląda sporo stand-upów, wieczorem sobie puszcza. No i taki byłem podjarany, mówię, jak Julek do nas przyszedł, mówię: a ja będę teraz pracował ze stand-uperem, z Julkiem, z Sipiką. Z kim? Mówię: dobra, okej, okay, wiem, Mieszko ma lepsze niż... Mówię: a teraz będzie z nami taki Mieszko, nie wiem czy znasz. Nie znam. Chociaż się to zmartwiło, bo naprawdę się podjarałem. No właśnie, Mieszko, to jest ważna kwestia, którą tutaj rozkminialiśmy, zanim przejść... Co tak bardzo poszło w twoim życiu nie tak, że wylądowałeś w tym miejscu z nami na domówce? Bo widzieliśmy cię na Roście Pudziana, milion wyświetleń na YouTubie, a teraz jesteś tutaj z nami. To jest bardzo duży upadek. Robert Mateja Bula, ten poziom. Jak sądzisz? Co poszło nie tak? Ogólnie macie chipsy, więc... Za darmo. Ja bardzo chciałem obejrzeć mecz, czyli się okazało, że mogę go obejrzeć w doborowym towarzystwie. Julka i nas. No, dokładnie. Julka, a także my jesteśmy jako element przeszkadzający, no ale jakoś to przykryjesz. No i nie, spokojnie. Mam nadzieję, że największy element przeszkadzający w tym meczu będzie po tej stronie ekranu. Naprawdę. To były dobre informacje, faktycznie. Jeśli chodzi o czat, bo czat oczywiście ma cały czas różne teorie na temat tego, co tu się zadziało i Albert powiedział, że po prostu dowiedziałeś się o tym oto produkcie. Tak jest. Oliwki, staniec. Pokażmy bardzo blisko do kamery. One naprawdę istnieją. To jest prawdziwy bohater tego programu. Skąd je wzięliście? To jest ze sklepu Stali Mielec. Wy macie tego masę tutaj. Ale w ogóle to nie jest tak, że chłopaki siedzą w komfortowych warunkach, bo dostałem w prezencie od Leszka dzisiaj perfumy Stali Mielec i od razu ich użyłem. Czy śmierdzi? Raczej tak. Czy to jest niekomfortowe dla wszystkich dookoła? Raczej tak. Czy ja też to czuję? Niestety. Także to... Czujemy się jak w szatni Stali Mielec. Dokładnie. Teraz naprawdę. Tak bardzo jest. Intensywnie czuć. Ale normalnie licencjonowane nawet, zobaczcie, mają odblask, bo jak kupicie gdzieś na rynku bez odblasku, to jest podróbeczka, a tu jest original Stal Mielec, więc właściwie ta transmisja sponsorowana jest dzisiaj przez Stal Mielec. Będziemy tego próbować. Są dwie propozycje. Albo po bramce Polaków, czyli albo nigdy... po bramce Arabii Saudyjskiej, albo po chujowym żarcie. To już możemy otwierać. Tak, zróbmy unboxing, bo to wygląda jakby to było do malowania płotów, a nie do jedzenia, nie? Znaczy do tego też się nadaje. To jest bardzo wielofunkcyjny produkt. Co ciekawe, to i perfumy Stali Mielec mają ten sam skład. Nie ma żadnej różnicy. Co tu jest namalowane obok oliwki? Czy to jest kabanus? To jest pasta anchois. Oliwki nadziewane pastą anchois to są. Co ty gadasz? No tak właśnie, nie wiedziałem, że pasta anchois wygląda w taki właśnie sposób. Nie jest to jakiś bardzo fajny i przyjemny dla oczu widok. Ale to będzie ten, premiera Kuby, tak? Pierwszy raz w życiu poczujesz anchois. Nie spotkałem się nigdy z anchois. Anchois zawsze mnie omijało w życiu. Natomiast ja chciałbym, żeby nie przepadł ten żart, który powiedział Leszek na początku, że te perfumy, te Stali Mielec i te oliwki, też Stali Mielec, mają ten sam skład. Że oliwki pachną lepiej, także nie wiadomo, jak to się stało. Idealna przekąska, bo możesz i zagryźć, i popić. Tak jest. Ojej, tak, będziemy się robić takie straszne rzeczy. Michał pyta pytanie, czy Olkiewicz wie, co tam szła. Otóż nie, dlatego tym fajniej, że spotka mnie coś niespotykanego. Domyślam się, że to jest owoc morza, czy nie? Nie, to jest anchois przede wszystkim. Anchois. No. Ale to jest po polsku, w Polsce jesteśmy. To jest anchois, to prawda. Natomiast anchois, i widzę, że sklep Stali Mielec to zadbał, bo napisał w nawiasie: ryba. Czyli anchois to jest owoc morza. Ryba mechanicznie oddzielona od kurcząt, to jest.
Natomiast cieszy mnie, że główny składnik jest niezmienny, niezależnie od tego, czy jesz oliwki, czy psikasz się perfumami, czy cokolwiek innego robisz. Jest to woda. I woda jest absolutnie głównym składnikiem tego. Możemy przeczytać skład: woda, mięso mechanicznie oddzielone od kurcząt, terpentyna i benzeopiren. Wspaniały skład. A tak naprawdę mogą być bardzo dobre. Uwaga, okazuje się, że oliwki, stal mielec, mogą zawierać pestki oliwek. O nie. No to jest dobre. Procent nadzienia jest oparty na wadze netto po odsączeniu. O! Dzieją się rzeczy. Tu jest zaawansowana matematyka konieczna, żeby dokładnie zbalać ten oto produkt gastronomiczny. Ja przy okazji odkryłem tajemnicę, która miała pewnie nie zostać nigdy odkryta. A nie, czekaj. Dobra, to jest data produkcji. Best before jest, 2012. No nie, właśnie to są oliwki ważne do 2025 roku i mają napis Ekstra klasa. Do 2025 roku będziemy się z nimi. A masz jakieś wątpliwości co do, przepraszam bardzo, stali mielec w Ekstraklasie? Już? Nie. No już ja nie. Mam nadzieję, bo nie chcę tutaj, wiesz, ciężkich tematów z tą zaraz poruszyć. Po trzech sezonach oszukiwania przeznaczenia nie mam już żadnych wątpliwości co do stali mielec w Ekstraklasie. Czokolokoist prosi, żebyśmy kupili sobie lepszą kamerę i generalnie ludzie proszą o rozwój studia, ale on jest już tak rozwinięty, tu się nic więcej nie zmieści. Słuchajcie, i tak zrobiliśmy przeskok mikrofonowy, więc to są poważne inwestycje, jakie zrobiła w nas stal mielec, bo to ona wysłała nam puszkę. Dziś mikrofon nie składa się wyłącznie z plastiku, czyli z tego samego, z czego oliwki stali mielec. Mikrofon jest Julka i to jest mikrofon taki, który jest metalowy i zbiera jak nic. Czy Kuba jest bardzo dużo narzekań, że słabo nas słychać, czy tylko tak średnio? Nie, nawet nie jest tak źle, jeśli dobrze widzę na czacie. Bo obraz naprawdę, nawet nie wiem po co nas oglądać, to jest podstawa. Równie dobrze można patrzeć na wnętrze oliwek stali mielec. To jest podobny widok. No i myślę, że niezbyt wielu osób będzie nas oglądało w czasie meczu. Raczej... Nie, jeden już widz zajawił, że będzie nas oglądał. Nawet przeczytam. Marek, czyli woli nas od Polaków. Nie, bez przesady. Właśnie zmierzam do tego, co tutaj zamieścił, bo faktycznie jest to coś, o czym pewnie myśli wielu z nas, łącznie z nami tutaj w studiu. Panowie, poczekam z wami do początku meczu, a potem przerzucam się na transmisję, bo fakt, jestem chory psychicznie, ale nie aż tak. Z kolei po meczu wrócę to zobaczyć wasze reakcje po naszych golach. To jest klasyczne, obejrzę was, ale tyle to nie. Ale jest tutaj trochę też optymizmu, że będą po golach nasze reakcje dla Polski. Nie wszyscy mają pewność co do tego, że będą reakcje po golach Polski. Nawet wydaje mi się, że jednak, chociaż nie, chyba optymiści dominują w studiu. Właśnie, bo ja nie wiem, szczerze mówiąc. Mieszko, może ty jako człowiek z Podlasia. Człowiek, któremu kiedyś się udało, tak. No nie wiem, jak się bawiliście chłopaki na meczu z Meksykiem. Dokładnie tak. No było to, jakby szukać analogii do Meksyku, no to kino Chodorowskiego jest coś takiego, nie? To są bardzo posadne. Alejandro Jodorowski. Tak jest. El Topo. Tak, to El Topo mi się łatwiej oglądało niż ten mecz. Ale nie, no było ciężko, nie wiem, kurczę, Jezu, nie wiem, widzieliście, może było na Twitterze takie zestawienie tych wszystkich lag. Tak, ja tak. Pierdzielę, jak oni cały czas wywalali te gałę i tam szczęsny, że go noga nie bolała. To nie wiadomo, to wiesz, twardy chłop. Może... Dzisiaj w poranku mieliśmy analizę, że jeśli zagramy na trzech stoperów, to tylko po to, żeby się zmieniali przy tym wybijaniu piłki jak najdalej. Że jak cały czas by wybijał jeden stoper piłkę, to mogłaby go rozbolić noga. Jest możliwe, że szczęsny będzie zmieniony w przerwie, bo już go będzie noga boleć od tych długich piłek i musi wejść świeży bramkarz na długie piłki. Albo zmieni nogę po prostu. No, nie wiem, to już ryzykowne bardzo. Albo po prostu zdejmiemy bramkarza i kolejnego obrońcę, bo tylko do lagi będzie potrzebny bramkarz. Albert wpłacił nam 10 zł. Albert, dzięki. Dzięki. To już więcej niż jesteśmy warci. Dziękujemy. Ze dwie puchy chyba byśmy mogli za to za. No, może z tej okazji zrobimy unboxing. No. Dobrze. Albert, to dla ciebie. Albert, dla ciebie te poświęcenia. Mieliśmy tego nie otwierać, mieliśmy to zwrócić do sklepu stali mielec, ale skoro mamy 10 zł, to jedną puszkę możemy otworzyć. Albo wrzucimy z powrotem do tej zgrzewki, może z jedną to się nie zorientują, że nie ma. Dobra, uwaga.
uwaga, czynię honory. Alright. Bardzo. O nie, panowie. Żeby jest, to... jest źle. Michał P. wpłacił 8,99 GBP. To stary, to są funty. Jak to przeliczysz na złotówki, to, to jest... To możemy sobie kupić drugie mieszkanie. Za tyle, co już musimy zjeść siebie nawzajem chyba, no bo to już jest taka wartość. Przy takiej ilości pieniądza tylko jeden może przeżyć. Dziękuję Michałowi P. w takim razie i otworzymy w takim razie od razu dwie. Nie róbmy tego. Nie ryzykujmy. Dobra, dawaj, premiera. Bo już tu gasnie pójdzie. No. Zobaczymy. Najwyżej dobra. Będziemy siedzieli w Fire the Hall. W tym mieszkaniu nie ma nic drogiego, więc nie obawiaj się. Dobra, a. Są faktycznie, są oliwki w środku. Jest, są, pływają tutaj oliwki. Jest też fragment anchois. Taki dosyć, dodam, że jest dosyć drobny fragment tego anchois. Dobra. Ale słyszeliście o tych śledziach kiszonych w Szwecji? Tak, to, no, to musieliby wpłacić stary co najmniej z 15 funtów. Nie słyszałem, co to za śledzie. Ponoć trzeba je otwierać pod wodą, bo tak capią, a. że nie ma możliwości tego w żaden inny sposób otworzyć. Że gdybyśmy tak sobie to otworzyli jak tutaj, to już musielibyśmy się stąd ewakuować. Skandynawowie mają takie pomysły. Moja żona jak mieszkała w Danii, to kupiła taki ser duński kiedyś, który się nazywał Gamle Ole, czyli Stary Ole. Bo dosłownie waliło jak skarpety starego człowieka. O, no już awantura w lokalu socjalnym, proszę bardzo. A widziałem, po co tak... to było trzymać na widelcu? Zobacz. Padła na podłogę, ale to teraz jest w przyprawach. Tak, 2 sekundy to można jeść. Tak zobacz, jest. Ja to nabiję, żeby... Patrz jaki spryciarz. Wypłynęło ci całe anchois. Jest to anchois rzeczywiście w środku? Powiem wam, że jest zadziwiająco... Nie, to jako taka przekąseczka. Na plus, nie? Stal Mielec tutaj się naprawdę... Jeżeli chodzi dobra. O Stal Mielec, to moje pierwsze starcie z produkt premium. Naprawdę tak. Jest bardzo dobre. Kurde, jak domański produkt premium. No to nie ma się co czarować. To jest naprawdę... Słuchajcie, kurde. Poszło 18 funtów? Co? Albert, dam 50, jak Sipika zje całą puchę. Dobra. Julek, czyni honory. Powiedziałeś, że jest dobry. A muszę wypić? To już zmierza w kierunku niebezpiecznie w kierunku patostreamu. Jedzenie rzeczy za pieniądze. Nie wiedziałem, Mieszko, że przyprowadzisz ale jeszcze takich chcesz... fanów, którzy będą nam wpłacać. Ale jeszcze mamy 65 sek i nie wiem, co to są te seki. Słowaczka korona. Spokojnie, to 13 groszy. to jest luz. Nie, natomiast ty będziesz zerował, Julek, bo będziemy musieli ci puścić stoper, jak chcesz zerować oliwki. Jak Julek nie chce, to ja na spokojnie opierdzielę. Mieszko, wody, herbaty pod ten wspaniały produkt. Macie herbatkę? Tak jest. No pewnie, że tak. Jest też do picia zalewa z oliwek z anchois. Mhm. Ja mam tu oszukaną, bez anchois w środku. No właśnie też tak rozdubałem tą oliwkę, u mnie nie było tego anchois jakoś tak za dużo. Bo ona wylatuje czasami to anchois. Ale na tle tego, jak proszę. Anchois wygląda tu, a jak wygląda tu, to to nie, to niezgodność. No to nie jest, sek, to kolor się nie zgadza, nie? Cię poprawiałem na czacie. Ej, totalnie inny kolor. Korona szwedzka, to nie, to jest warta więcej w takim razie, korona szwedzka. Mówisz, jakbyś się znał na jakiejkolwiek walucie. Ja powiem wam, jak to jest dobre. Z własnej woli wezmę sobie jeszcze. Tak jest. Takie są dobre. Nie, polecamy, naprawdę tu bez żadnej szydery. Jeżeli chodzi o oliwki, to tylko z Mielca. Znaczy, dobra. Zastanawiałem się na początku, jaki był proces decyzyjny, Mieszku, że ktoś, mając sklep Stali Mielec, uznał, musimy mieć obok szalików i koszulek oliwki z anchois. Jak? Mhm. Dlaczego? I teraz już wiem, bo są zajebiste, po prostu chcieli dać coś zajebistego. Ja jednak obstawiam, że w ten proces był zaangażowany jakiś szwagier. Ktoś miał firmę, ktoś komuś na magazynie zostało, wiadomo jak to się dzieje. Do prezesa Klimka zadzwonił szwagier. No kuźwa, sprowadziłem 2 tony oliwek z anchois. Leżą na magazynach. Co z tym zrobić? Podejrzewam, że jest jeszcze kwestia tego, że to były zwykłe oliwki z jakimś tam datą ważności i dopiero potem nadziano je anchois, żeby dać nową datę ważności. Bo drugi szwagier mają anchois z kolei i doszło do klasycznej pomieszania wszystkiego ze wszystkim. Bardzo prawdopodobne. Zauważyli na czacie ludzie, że mamy już więcej walut niż celnych strzałów. Myślę z Meksykiem. To się zgadza. Dobra, 15 minut do meczu, trochę ponad, więc to jest czas, żebyśmy omówili skład. Zwykle nam to zajmuje tak do drugiej połowy. Tak, ostatnio Lewandowski już tak na wślizgów pyta z tym życie. No i Lewandowski w przodzie. O nim zapomniałem. Zacznę oczywiście od składu, który jest łatwiej przeczytać, czyli od Arabii Saudyjskiej. I tak, uwaga, możecie mówić stop, jak będziecie mieli o kimś coś do powiedzenia. Mieszko, czy ciekawostka o każdym Saudyjczyku. Idziesz w to? Oczywiście. Dobrze.
Testujemy, Kuba, ciekawostki o saudyjskiej piłce. A to ja zacznę, bo ja mam tylko jedną. Ale? I akurat o bramkarzu, to ja zacznę. Mhm. Al Owais jest bramkarzem Arabii Saudyjskiej i nie wiem, czy wiecie, ale ma wąsa jak sarmata, jak staropolski szlachcic. Możemy go nazywać spokojnie Zagłobą. Saudyjski Zagłoba. Albo Al Onufrais, też może być. Al Onufrais w bramce. On po meczu z Argentyną powiedział, nie znałem swego męstwa. Al Onufrais to brzmi jak jakieś frytki. Trochę tak. Może pomysł kolejny dla Stali Mielec. Stali Mielec będzie produkować absolutnie wszystko teraz już. To jest konkurencja dla Żabki i Biedronki. Sklepy Stali Mielec w całej Polsce. Gdyby Stal Mielec upadła, polskie PKB spadnie o 20%. Nie jest to wykluczone. Ale dobra. Śmiejemy się, to naprawdę zajebiste oliwki dali, nie? Nie, to zupełnie, serio, to jest naprawdę smaczne. Sponsorem Stali jest gościu, który sprowadza oliwki, bo nie wykluczone, bardzo możliwe. Mhm. Mateusz, następny człowiek, który wpłacił nam 10 zł, 65 sekund to tyle, ile Krychowiak zagra bez błędu. Nie jest to wykluczone, chociaż ostatnio zagrał bez błędu, ale to dlatego, że Czesław Michniewicz go od błędu uchronił i zakazał ludziom podawać piłki do środkowego pomocnika. Graliśmy z pominięciem środkowego pomocnika. Dobra. Linia obrony. Abdulhamid, Al-Amri, Al-Bolai, Al-Break. Rodzina Bandiego. Tak. Al-Najei, Al-Malki i Kanno. Ja myślę, że przy Kanno powinniśmy się chwilę zatrzymać. Ja go otworzę nawet. Możecie teraz improwizować. Bardzo dobra postać w Mortal Kombat 1 przede wszystkim. Bardzo lubiłem nim grać. Cieszę się, że tak rozwija się jego kariera. Że dzisiaj w reprezentacji Arabii Saudyjskiej daje sobie świetnie radę. Tak, od urywania mam nadzieję, że to oko to jest lepiej, bo tam były problemy w Mortal Kombat 1 z tym okiem. Cieszę się, że ta chirurgia laserowa postępuje. On ma 8 rąk? Co? On ma 8 rąk? Nie, to był Goro. Goro. Znaczy nie, przeciwko 8-ręcznemu zawodnikowi byłoby nam znacząco trudniej. Zwłaszcza na bramce. Na bramce, strasznie. Kano ma taki cios, że się składa w kulkę i atakuje ludzi. No. Pamiętajcie, że Al Onufrais stoi. Nawet jak miał 8 rąk, to Al Onufrais jest niedoruszany. Absolutnie. Jeszcze druga ciekawostka o Onufroisie. No, rozbił twarz swojemu obrońcy bardzo mocno, ale chyba pan obrońca został już poskładany. Chociaż... Nie, chyba tam jest jakaś hardcore. Znaczy hardcore, tak? Ale seria operacji, natomiast przywrócą mu swą twarz. Przywrócą mu twarz w ogóle, bo aktualnie jej w ogóle nie posiada. Twarz jest przereklamowana. Tak, to w ogóle po co komu twarz? Lewemu to powiedz. Dalej jesteśmy już w tej chwili w linii napaści. I kurczę, jest powód. Dokładnie, bo na polskie to jest napaść, a nie to, że napastnicy strzelają bramki. Mówisz o tych piłkarzach, co nawet piłki nie powąchają dzisiaj. Więc no tak, odetniemy ich od wszystkiego. Powód do zmartwień. Powiem ci tak, dzisiaj będzie taka linia obrony, że odetniemy Arabię Saudyjską od dostaw ropy nawet. O, to jest myśl na ten mecz. Natomiast ja po raz trzeci powtarzam, jest powód do obaw, ponieważ wystawiałem na nas Tridente, mają numery 9, 10, 11. Wiesz, że żarty się skończyły, kiedy atak rywala to jest 9, 10, ale 11. Ale jest jedna mała pomyłka. 11 na środku, a nie 9 na środku, tak, więc mogą się zamotać. I brakuje u nich tego z numerem 7. Podejrzewam, że być może to jest tylko... Bo nie grałem skrzydłami. Też możliwe. I ich nazwiska, które nic wam nie powiedzą, ale przeczytam. Al-Buraikan, Al-Shehri i Al-Dawsari. Znaczy, jak ci się powiedzą? Mieszko, zajawiliśmy cię jako wielkiego pasjonata saudyjskiej piłki. Jakaś ciekawostka o tym ofensywnym Tridente? Myślę, że będzie bardzo w ogóle fajnie to komentować, bo nie musimy mówić drugiej części nazwisk, nie? Po prostu Al. Podanie do Ala, od Ala do Ala. Jak obrona tego Korei. Kim. Tam było 4 Kimów. Ale... Kenji podsumował Koreę, Rafał Kędzior, w taki sposób, że nikt nic lepszego nie wymyśli, bo ten skład był taki, że było 5 Kimów z tyłu, a z przodu nie było ani jednego Kima. I Rafał napisał, że Korea ma kim bronić, ale nie ma kim atakować. Ach, te gry słowne to jednak są najlepsze. Ale Kenji zawsze to potrafił, jeszcze w czasach Orange Sport, muszę przyznać. Ja mam ciekawostkę, ponieważ jako jedyny z was dysponuję Flash Score'em, więc mogę sobie dowolnej chwili Flash Score to jednak jest kopalnia wiedzy. Salem Al-Dawsari to jest posiadacz jednej z najciekawszych karier, jakie widziałem dzisiaj. No, w różnych dniach widziałem różne kariery, ale dzisiaj jeszcze takiej nie widziałem. Otóż, przedstawiam wam jego osiągnięcia od sezonu 2013-14 i wam widzowie i drodzy również. 13-14 rozpoczyna się jego seniorska kariera, albo rozpoczyna się notowanie Flash Score'a, bo to nigdy nie wiadomo, może się zaczęła wcześniej, a Flash Score notuje tylko od tego sezonu. 10 spotkań w Al-Hilal, potem 13 spotkań w Al-Hilal, 14 w Al-Hilal, 17 w Al-Hilal, 13 w Al-Hilal i potem jest, i to jest tak zwany plot twist, jedno spotkanie w barwach hiszpańskiego Villarreal. A potem jest
23 spotkania Al-Hilal, 20 Al-Hilal, 23 Al-Hilal, 22 Al-Hilal, 4 Al-Hilal. Czy to jest taki one club man, ale z przerwą na jeden występ Villara? To trochę jak Piotr Świerczewski w Premier League. Jeden mecz, mocne 45 minut, po którym został zmieniony i nigdy już nie zagrał. Ale pamiętamy do dziś i tak samo. Zacząłem się obawiać tego zawodnika. Ale wypłatę w funtach brał? Brał. No. Natomiast dostał w tym spotkaniu żółtą kartkę pan Salem Al-Dawsari. No a potem wrócił do Al-Hilal. To był skład Arabii Saudyjskiej. Moim zdaniem nie mam zdania. Do pyknięcia, na lajcie. I tak wiadomo, że ich największą gwiazdą jest pan Hervé Renard, który jest w śnieżnobałej koszuli i wygląda jak główna postać w sadze Jamesa Bonda w jakiejś z części. No i co? Skład reprezentacji Polski. Husari. Skład husarzy. Zaskoczna. Powiem wam tak, ja od dzisiaj, znaczy dzisiaj, od rana dzisiaj puszczałem sobie, bo w dniu meczu z Meksykiem, że tak powiem, przeczucie mnie nie zawiodło. Znaczy trochę mnie zawiodło, ale tak nieznacznie. I od rana puszczałem sobie fragment Demonów Wojny według Goi, bo panie majorze, rozpierdolą nas. Żadnych szans. Kuba, z tym na ustach jesteś już drugi tydzień. Dokładnie. Tak. Tak właśnie sobie, a dzisiaj puszczałem co innego. Dzisiaj puszczałem Parisa Platynowa. Że palimy ich do zera. I że wiara to jest najtwardszy ten w grze. Żeby nas nie zdemonetyzowali, to nie powiem co. No i puszczałem sobie to i skład jest trochę taki. Trochę taki. Niedobrze, bo wiary. Znowu nadzieja nas zaskoczyła. No nie, wzięła nas nadzieja z zaskoczenia i już narobiła nam. Kuba ma nadzieję. Nadzieję. To już wiemy, że jesteśmy po robocie już. Możemy kończyć to spotkanie. Delikatny zefirek nadziei pojawił się u mnie tylko raz podczas tego mundialu, kiedy podyktowany został rzut karny. U mnie raz w życiu. Niedobrze to wspominam, więc teraz jako drugi raz będzie mogło boleć. Okej, zacznijmy od złych wiadomości. W ramce Wojciech Szczęsny. Nie, no dobrze zagrał, dobrze zagrał. No tak, gdyby nie to, że raz się minął z piłką i oni tylko po prostu nie wykorzystali sytuacji po błędzie bramkarza katastrofalnym, to świetne spotkanie. Znaczy, gdyby nie jeden poważny błąd, bezbłędny mecz. Tak. Nie, no było okej. Okay, było okej, okay, no jasne. Najlepszy nasz piłkarz chyba w tym meczu. No czyli Wojciech Szczęsny. Łukasz Fabiański nadal nie. I będę wspominał o tym za każdym razem, kiedy będę musiał powiedzieć, kto jest w bramce reprezentacji Polski i dlaczego nie Łukasz Fabiański. Dalej, i to jest ciekawa sprawa, ponieważ są dwa sposoby czytania tego składu. Jeden jest zaproponowany między innymi przez to, co nam zaprezentuje za moment realizator transmisji, a drugi jest taki, że nabraliśmy ich. Ponieważ tak się składa, że jest Bartosz Bereszyński. I Bartosz Bereszyński może być półprawym stoperem, a może być lewym, ofensywnie usposobionym obrońcą. Albo może być jednym i drugim i wtedy przebiegnie 20 km w trakcie meczu, ale wątpię. Więc może tak, jakbyście woleli 3-5-2, czy wolelibyście 4-5-1 i ja mam czytać w którym z tych ustawień? 4-2-0. 4-2-0. No i z przodu Lewandowski. Nie no, dobra. Bereszyński, Glik, Kiwior, Kasz. Tak jest w teorii awizowana defensywa, czyli Bereszyński. No tak jak było, no to nie ma w teorii, tylko tak jak było. No co, gramy czwórką z tyłu. Właśnie. No. Napiszę jeszcze do Kiwiora jakiegoś, może takiego SMS tego na WhatsAppie, żeby dam powodonka. Słuchajcie, piszę. WhatsApp. Kiwior. Kuba, hej, nie odczytał poprzedniego, hej. Powodonka. Właśnie to jest nie do końca. Jasne, bo jednak bardzo dużo Mavenów, czyli Tomek Wodarczyk chyba i Roman Kołtoń, jeśli się nie mylę, byli zgodni w tym, że Bereszyński wystąpi jako półprawy stoper i będziemy grać na wahadła, a nie taką czwórką jak z Meksykiem, choć nazwiska są te same. Także no nie wiem. Dobra, może. Mógłbyś ludziom w głowie nie mieszać? Mógłbym. Także przejdźmy do pewniaczków. Najważniejsze w tym meczu to jest, że polska husaria rozwinie skrzydła i wygramy to spotkanie. O nie, mają kartoniadę. O nie. Patrzcie, jest flaga Meksyku jedna. To koniec, połączone siły. Spokojnie, no mamy flagę Bydgoszcz. Na meczach Anglii, dodajmy, bo też się tam pojawiła. I ciekawostka, Katar ma taką samą populację jak Bydgoszcz. O, proszę bardzo. No i to jest poważny zarzut dla Bydgoszczy. Dlaczego Bydgoszcz nie organizuje mundialu? Dlaczego nie ma jej na mundialu? Dlaczego nie ma reprezentacji Bydgoszczy na mundialu? Bydgoszczo, wstydź się. Ale Kraków ma igrzyska europejskie, to jest... Tak. To wystarczy, jeśli chodzi o liczbę naszych imprez wielkich. Dalej mamy Bielik Krychowiak w środek pola. Czyli zmiana. Pojawił się człowiek, który ma w teorii dostawać piłki od stoperów i redystrybuować je dalej. Nie jest to oczywiście Grzegorz Krychowiak. Jest to Krystian Bielik i sam jestem ciekawy, jak się spisze w tej roli. Wy, rozumiem, nie jesteście ciekawi, więc idę dalej. I dalej mamy
No, następne zmiany. Tak ja prawie. Czekam, aż wymienisz jedno konkretne nazwisko. To jeszcze się wstrzymam. Zieliński-Frankowski. Zieliński-Frankowski. W tym ustawieniu, które wy byście proponowali, czyli że gramy czwórką w tyłach, no to Zieliński musiałby być na boku i Frankowski na boku drugim. To raczej przemawia za teorią o wahadłach, ale to zaraz sobie zobaczymy na boisku. No i dochodzimy do dwóch napastników. Pierwszym z nich jest Robert Lewandowski, a drugim z nich nie jest Krzysztof Piątek, nie jest Karol Świderski, jest nim Arkadiusz. To się stało. Arkadiusz Mili, który w ostatnich tygodniach konsekwentnie przesuwał się w hierarchii polskich napastników, już również za napastników niegrających od wielu lat. Za Piotrem Rejsem w pewnym momencie się znalazł i za Maciejem Żurawskim. Jest w pierwszym składzie na mecz mundialu. Coś wspaniałego. Był przed Frankowskim, bo przynajmniej go na mundial wzięli. Tak. To był jego największy sukces. Ja myślałem, że Arkadiusz Milik już będzie głównie na tym mundialu stał z taką płachtą i po prostu wachlował piłkarzy, bo nie na wszystkich stadionach jest klimatyzacja. A tu pierwszy skład, no to jest wielki mecz dla Arka. Wóz albo przewóz. To może być punkt zwrotny. Ten stadion ma klimę w ogóle. To jest jedyny stadion z klimą, na którym gramy. I uwaga, to może zaskoczyć Saudyjczyków. Bo oni na pewno nie wiedzą, co to jest klimatyzacja. Na pustyniach oni w ogóle za tą ropę kupują wiele rzeczy, ale nie klimatyzację. Jak patrzę, jak Herbert Renard wygląda, to wydaje mi się, że Arabii Saudyjskiej nie byłoby w stanie zaskoczyć nic. Nawet, nie wiem, druga armia świata u bram. Na przykład. Chociaż druga armia świata ostatnio ma cię wary. Ale jeśli chodzi o to, co o Arkadiuszu Miliku, ja też przez chwilę, bo trochę skradł muszał Łukasz Teodorczyk. Bo kiedy Łukasz Teodorczyk ogłosił zakończenie kariery, to niektórzy powiedzieli, a mógł być zamiast Milika teraz. Sugerujesz, że Arek Milik był w czymś drugim? Tak. Spadł z nagłówków wtedy. A teraz Arkadiusz Milik w pierwszym składzie. Jest to trochę taki mocny vibe 2016. To jest dla mnie przynajmniej. Ja tutaj od rana puszczałem sobie Parysa Platynowa. Być może to jest przyczyna, ale u mnie jest vibe 2016. Arkadiusz Milik wchodzi, robi robotę. I wchodzi i daje gola. I Arkadiusz Milik znów jest tym drugim, bo pewnie na 2-0 strzeli inny. To tym pierwszym będzie, jak strzeli na 1-0. Mieszku, jaka twoja opinia na temat kibicowania Arkadiuszowi Milikowi, jego nadziei na to, że dzisiaj nie będzie tym Arkim Milikiem, z którego go kojarzy większość Polski? Ja mam żart o Miliku w programie swoim. No. Nie wiem, czy mogę mówić. No zdradź. To jest bardzo niekulturalne. Czy twój program jest pay-per-view? Nie, no jest pay-per-view, można, trzeba kupić bilet. Można go na żywo tylko zobaczyć. No dobra, to ten jeden zdradzę. To jest żart o Arkadiuszu Miliku i autostradzie A2 jednocześnie. Bo mówię, że A2 ma więcej bramek niż Milik w tym sezonie. True story. Najgorsze, że prawdziwe. Ale Rokic powiedział, że Milik od jakiegoś tam czasu strzela dokładnie jednego gola w reprezentacji na rok. I im później strzeli w tym roku, tym lepiej tak naprawdę. No to chyba jest to spotkanie. To jest ten mecz. To jest chociaż ten... może będzie katem Argentyny. Tak. Kat Iranu w finale mundialu. Kat Bydgoszczy, bo Bydgoszcz jeszcze może się zgłosić ewentualnie. Coś wymyślić. Dzika karta plus repasaże. To jest te słowa klucze. Patrzę sobie na czat i czat niestety już wie, co się starzy. Kacper Zakrzewski. Ale Kuba się cieszy. Zaraz futbolowi bogowie zaczną ten uśmieszek z twarzy. No tak się pewnie stanie. No. Co ja mam poradzić? Ale to wszystko się układa pod to, żeby był ten wielki happy end dla Arkadiusza Milika. Może ostatnio było różnie. Może ostatnio spadł w hierarchii napastników. Może zdarzało się tak, że w Juventusie po świetnym początku włoskie media pisały, że dobrze by było jednak znaleźć innego napastnika, takiego, który strzela gole, na przykład z 5 metrów trafia w bramkę. O, to jest ten wąs za głowę. Był taki solidny wąsisko. On powinien dla Polski grać, naprawdę. No tak. Może będzie. No to właśnie. Daj Boże, żeby zagrał pan Alon Frajs dla Polski. No, ale kończąc wątek z Mikiem, wszystko się układa pod happy end na niego, więc pewnie do tego happy endu nie dojdzie. Tak, będzie typowo Walaszkowo. Może i średnio mi idzie ostatnio w klubie, ale za to w reprezentacji Polski jeszcze słabo. Gorzej. Nie, naprawdę wierzę w Arka. Arek, dzisiaj twój mecz. Pisze czat, że zatęsknimy za meczem z Meksykiem. Oj, to rzeczywiście najmroczniejsza możliwa prognoza chyba na to spotkanie. Nie wyobrażam sobie zatęsknić. Szczerze, jakbyśmy nawet przegrali 3-0, to chyba bym nie tęsknił za meczem z Meksykiem. No, były bramki przynajmniej. Dokładnie, bo to było coś naprawdę strasznego. Ja czekam, aż Szczęsny z Lagi wpierdoli. To by było. Ale to było najlepsze. Zamknąłby usta krytykom. Okazałoby się, że jednak wszyscy krytycy Lagi, nagle by się okazało, że Laga to jest jednak to, co powinniśmy grać.
Laga prosto w okienko. No, dlaczego nie? Kurde, no. Opowiem wam mema. Mogę wam powiedzieć? Oczywiście, mema? Opowiadanie memów jest najlepsze. Tak, zdecydowanie. Jest skomplikowany mem. Tak, jest skomplikowany. Jest oś czasu. Zatytułowany mem jest przeciętny Polak przed Arabem. I mamy oś czasu, gdzie na jednej jest jakby stopień reakcji na to, co się dzieje, a na drugiej jest czas. I że czas do meczu. Jakiś czas przed meczem. No, będzie ciężki mecz. Potem jest gówno grają. Zmarnowane najlepsze pokolenie. Po chuj tam jedziemy. Na koniec dwa dni przed meczem nawet nie oglądam. I potem tu jest koniec sinusoidy i idzie do góry. Jest. I dalej im bliżej do meczu. Polska husaria. Ole ole. Biało-czerwoni. Lewandowski. Orzeł Polski. I teraz jest szczytowy moment. Jak oni tą piłkę zagrywają na dzień dobry. Wszyscy wierzymy teraz, że to jest 3-0. Że jest bez błędów. Że jest wspaniale. Celne podanie Piotra Zielińskiego, a niestety do tyłu. A to właśnie, to jest i przeważamy, jest lepiej, gramy lepiej niż Arabia Saudyjska. Jest długa piła. Dobrze. Piła, jesteśmy na ich polu karnym. Dla synchronizacji teraz Marcin 07, 08, 09, 10, 11. Tak u nas ale było. Ale skok pressingowy, ale pięknie. Siedem, proszę. Od razu przechwyt. Tu Lewandowski, Jezu, już. Subasa. Ależ my jesteśmy dzisiaj nagrzani na tę piłeczkę. Ojej. A skąd jest sędzia? To nie, mam nadzieję, nie jest ten zambijski sędzia, który ostatnio zapomniał, jakie są zasady dyktowania rzutów karnych. To nie jest Australijczyk dzisiaj? Mógłby być. Nie pamiętam. Polska ma zgodę z Australią. On na co dzień rugby australijskie. O nie, sędziuje. Panowie. Pan Sampaio z Brazylii. Czyli dzisiaj Cezar będzie, Sampaio. Będą docenieni techniczni piłkarze. No to mamy problem. Nie, spokojnie, spokojnie. Brazylia Europy. To my. To prawda, wszyscy tak mówią. Znaczy, ja słyszałem Meksyk Europy. Łódź, Rio de Janeiro Europy. Świebodzin, tak. To wystarczy. Aj, faul. Tak wściekłym pressingiem na nich podeszliśmy, że aż pan Brazylijczyk się znerwował. Nie ma kopania po nogach. I to do Piotruli, że nie ma kopania po nogach. Piotrek ostatnio ostro z Meksykiem. Ten jego jeden ostry faul to było jedyne, z czego go można było zapamiętać. Jedyny jego kontakt w ogóle, może nie z piłką, ale z rzeczywistością boiskową. A jest skoczył na niego. Dobra, minuta 23-25 za nami. To jest czas, kiedy już nie presujemy tak wysoko. Tu jest kontrola, pełna kontrola sytuacji, spokojnie. Dobra, nie było. Tak jest, pan Brazylijczyk. Proszę, krótkie podanie szczęsnego do boku. Ale dzisiaj gramy niezgodnie z planem. Nie było laga. Poszła laga. Są kłopoty Polaków. Nie no, ale to był statement, to był manifest. Wojciech Szczęsny, to była taka sytuacja, że lepiej było wybić, ale nie. Ja gram piłeczko po ziemi. Dzisiaj wam pokażemy, co to jest. Manuel Neuer przy mnie to jest po prostu... Wojciech, proszę. Stawowy vibes. Ale... Trzy krótkie podania, cztery krótkie podania. Krótko piłeczką. Wszystko chodź. W naszej 16. No, zabawa na boisku, proszę bardzo. Glik pokazuje, spokojnie, mamy czas. Ale kontrola. Chicago Bulls 96-97 kontra Turów z Gorzelec z tego samego roku. Ale gramy piłeczką, panowie, gramy piłeczką pięknie. Nie no, widać, elegancko. Czat pisze, Albert, wściekły pressing, czyli Krychowiak zjazd do bazy w 37 minucie. Bardzo musi. Świetna akcja teraz, trzeba przyznać. Pięknie wyszliśmy z piłką za aut. Herwrenner zafrasowany, nie tak miało być. On w planach już miał 3-0 w tym momencie. Nie, on ma polskie korzenie i się zafrasował. Oni grają piłką. Nie dobrze. Ale są groźni z kontry. Albo jest już zmartwiony, bo liczył, że zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski po tym, jaki hype się wyświetli na jego osobę. Dobra. Ojej, to ten z dychą. Oj. Nie. Oj. Spokojnie. Pełna kontrola. Tak jest. Spokojnie. Bardzo dobrze. A w ogóle jest plota, że na to spotkanie były najdroższe bilety na czarnym rynku, bo się Saudyjczycy nagle rzucili hurtowo. No bo wygrali. No, dokładnie, bo wygrali pierwsze spotkanie, a Saudyjczycy chyba słyną z tego, że zarabiają trochę więcej niż 3000 brutto złotych. I bilety u koników pod stadionem sięgały astronomicznych kwot 10 zł. No, niedobrze, piłka w naszym portalu. Nie, tu jest pełna kontrola nasza. Ale proszę, patrz, jak zobacz, jak zostawił. O, można tylko faulować. O. Tu, żółta kartka, już. Odkowną piłkę, dawaj mu żółtą, od razu. Co jest grane, panie Brazylijczyku? Nie tak się umawialiśmy z azjatyckimi mafiami bukmacherskimi. Mogło dojść do penetracji nawet. Tak jest. Nie, no bardzo mocno tutaj te naszego Bielona pokupali. Biorąc pod uwagę, że Bielon należy bardziej do tych takich łamliwych zawodników, to niedobrze. Dobrze, że Bielik gra w Championship, będąc tego typu piłkarzem.
Ale kiedyś, od teraz będzie kącik taki, że tak się będę fleksował na takiego poważnego dziennikarza. Rozmawiałem z czasami Michniewiczem. Tak, Kuba często wspomina tę anegdotę. W czasach młodzieżówki odpowiedział panowie, bo byłem wtedy z Damianem Smykiem w Grodzisku Wielkopolskim na zgrupowaniu młodzieżówki. Panowie, zobaczcie, jaki jest nos Krystiana Bielika. To jest nos Championship. I tak spojrzeliśmy po sobie, ale czasami już nam wytłumaczył, że w Championship, jak się skacze do głowy, to lecą iskry. To się po prostu ścierają te nosy, to się ścierają te czaszki, że tam twardsze ogniwo wygrywa, słabsza kość pęka i że Bielik jest właśnie takim zawodnikiem. Czy tak, nos Bielika jest jak nos tego typa, który trenował Rokiego w jedynce. Taki stary, po roku w Championship tak wyglądasz. No, prawdopodobnie ten trener, no nie, dobra, nie będzie żadnego faulu tutaj w niebezpiecznej strefie. Może tak być, że trenował ten trener po prostu w Championship i dlatego miał taki nos. Mati Gotówka? Nie, no dajcie sobie. Ale żebraki, ale żebrają o te faule. Tak jest. Wstyd. Polska bez strzału jeszcze, ale Arabia również, więc mentalnie i tak jesteśmy wyżej. Tak, przez cały Meksyk też tak mówię? Chciałem dodać, że w poprzednim spotkaniu nie wymieniliśmy tylu krótkich podań, co teraz. Na własnej połowie. Na własnej połowie. Przez cały mecz. Proszę ale... bardzo. Ej, no, to prawda. I króciutko. Oni wiedzą, że się pogubimy, panowie. Dobrze, dobrze. I laga, jest, poszło to, co trzeba. Ale jaka? Ale jak dobra laga, to jednak jest nasza tajna broń. Ćwiczyli. Ale gramy, no o, nie. Kurde. Dobra. O, no, no, dawaj, dawaj. Co tam jego nie było? Jeszcze. Mniej niż 3-0 w tym roku. Nie. Ojej, wkleił w słupek pana Alonu Fraisa. On się chciał odbić jak Wakashimazu od tego słupka. Nie, no Mati już widać. No to było coś tutaj. Jak na nas, to no. Ja bym... no, fajna akcja, naprawdę fajna akcja. Gdyby nie to dośrodkowanie Kasza, no to... Uczy się pilnie centrum strzału, ale to jeszcze nie jest to. To dokładnie, to musi do Ekstraklasy chociaż nas dwa sezony. FTIM PSG napisał, przestawcie Leszka Jolkiego, bo ich ucina twarze. Ale to jest akurat na korzyść nas. Zdecydowanie, to jest duży plus transmisji, najlepsza transmisja. W ten sposób się ustawiliśmy według planu. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek. Nie no, ja na razie po tych 6,5 minutach jestem zadowolony. Tak, ja też. To było lepsze 6,5 minuty niż tamten mecz. Niż 90 tamtych. To tak. Więcej się wydarzyło w ciągu tych 6 minut niż w ciągu 90 tamtych. Ja się zgadzam z tym. Dobra, spójrzmy, czy będzie kolejny skok pressingowy. No dobra, tak jest. Przechwytem. Ciak pala. Ale elegancko, 30 metrów bramki. Krakowska piłka. No, szkoda, że to Lewandowski. Milik by to przyjął. I strzelił od razu, z obrotu. Moim zdaniem Milik na razie najlepszy. Zdecydowanie. Kurde, teraz są problemy, bo oni mają piłkę. No tam mają. To kontrolowane oddanie piłki, to jest tak wszystko jest. Nowoczesna taktyka. Kontrolowane pozwolenie na oddanie strzału, wszystko jest w kamerę. Tak jest. Kontrolowane, rożne. Tak. Corner. Podpuścić. Dokładnie. To jest stawka pod kontrę naszą. Oni wykonują rzut rożny i my jedziemy z kontrą. Arek Milik na 1-0. Mario napisał zgodnie z prawem, że spolszczyli już Kasza. Tak, no, to dośrodkowanie było już takie typowe. Po krychowiaku. Wyczuli naszą piętę Achillesa. Krykoszet od Krychowiaka to jest najgroźniejsza broń wszystkich naszych rywali. Krykoszet. Są obawy. Nie, jak widzę Szczęsnego w ramce na mundialu, to zawsze są obawy. Nigdy nie jest spokojnie. Nie unosi się nad tym delikatny aromat sukcesu. To prawda. A czy prawda jest taka, że on może zaraz wyjąć jakiś strzał z przewrotki w ogóle z jednego metra, po czym wpuścić coś między nogami? O. Nie, dobrze. Tu jest ta kontra, o której wam mówiłem. Właśnie ona idzie. Aj, niedobrze. Także lewe karne. Lewy w obronie. Ale jest spinka, nie? Trochę. Przed Meksykiem nie miałem takiej spinki jak ta. Trochę jest tak, aż mi się nie, że łamie głos, ale tak czuję, że są emocje. To najgorzej, bo wiesz, jak to się skończy. No właśnie. O. Nie. Dobrze. Ale wygramy w kontrolę. Ale się nim zabawił. Specjalnie tak obił. Tak jest. Zero strachu. Naprawdę. Nie podejrzewałem, że Czesław Michniewicz z Feliksa Magata tak szybko zmieni się w Wojciecha Stawowego. Na przestrzeni paru dni dosłownie. Mati Kasz gra krótką piłkę do bramkarza mimo pressingu ze strony tylu. Chyba, że centrostrzał, tak? No tak? Nagła elastyczność i wejście w tryb Wiesława Wojna. Dobra. Gramy. Niebezpiecznie, blisko naszej bramki. Spokojnie, my rozklepiemy. A nie, już pokazuje Kaszu, że tam... A Piotrusia się zdenerwował. Co się dzieje?
jakieś awantury. Moim zdaniem czerwona kartka tego Saudyjczyka. Tak, zdecydowanie. Piotr się zdenerwował bardzo. Chciał piłkę, a jej nie dostał. Pomyślał źle o Lewandowskim. Czerwona kartka. Myśl o zbrodni. Dokładnie. No, dawaj tam, dawaj na Arkadiusza. Dobra, może być. Dlaczego mamy 32% posiadania MVP? Ja to inaczej widziałem. To szukali. No, nasze akcje są szybsze. Krychowiak, tutaj, z dryblingiem, no. W swoim stylu. Dlaczego się nie zorientował? No nie. Pierwsza stuprocentowa sytuacja naszych. Piotrula. JTK, Julek dawno nie szukał Wazińskiego. To co? Dawno nie szukał Wazińskiego, możesz teraz. Ajajaj. Nie, no Piotrula się na pewno przełamie w tym meczu, na pewno. To będzie jego mecz. Nawet przyćmi Milika. Jak z wolnego przywali. Ale pres. Nie wiedzą, co się dzieje. Patrzcie. Już muszą. Muszą grać. Lagona, ale odgłowalą. Herve Renard niezadowolony. Wzbudziliście smutek na twarzy Herve Renarda, Saudyjczycy. Wstydźcie się. Dupa, chyba nie zostanę prezydentem. Prezydentem zostanę Michniewicz, jak ich doprowadzi do 1-8. No dobra, to wiesz tam. Podpucha. Dobrze, fauluj. Faul taktyczny imienia. Faulu taktycznego. Nie. Przetniemy. Ale a, proszę, dobra. Patrz, jakie jest wyjście tutaj. Aj, ale kontra idzie. Niechaj idzie. Zobacz. Dobrze, kurde. No faul. Żółta kartka. Brzydki, od tyłu. Przecież Krychowiaka nam zabił. A to żółta kartka musi być, jak go faulował. No to przecież wjechał mu od tyłu. No, co się drzesz tylko. Papierek. Wiecie co wam powiem, jak tutaj Krychowiak nieomal stracił piłkę przy tym wyprowadzaniu, to miałem na końcu języka powiedzieć, że dlatego właśnie nie graliśmy do niego podań z Meksykiem, że to była jedyna przyczyna. Tu jest ryzyko, że choć to Krychowiak był faulowany, sędzia i tak z przyzwyczajenia pokaże Krychowiakowi żółtą kartkę. Bo to była karta Krychowiaka. Tak, to jest karta Krychowiaka. Co zrobić? Trudno. To jest... Wykrakałeś, Leszek. Jest? Totalnie. Nie. Chyba ale kolejny przed kopnął go ewidentnie. Mm-hmm. Ten mu piłkę zdjął, a ten... Nie, jest dla nas. Brawo. Wszędzie nie widział. Ale ładna piłeczka. No, Mati gotówka. Mieszaj. Gdzie tam? No. I tutaj, teraz, prosto pan. Bardzo polski mecz Mati gotówka. No, piłeczka! No, jest spalony. Nie, czy fał tam? Albo to nie był spalony. Coś Mati Kasz tam zrobił. Nie, gotówka. Zmalował. Tak, gotówka coś chyba zafaulował. Kołzelnik pisze, fal na Krychowiaku idącym jedynego na pięciu? Saudyjczycy nas w ogóle nie analizowali. Będzie dobrze. Znaczy ciekawsze, że w istocie to był faul Krychowiaka, który szedł z kątem. To interesujące. Ale to jest najlepsze, mając, prowadząc piłkę, to i ty faulujesz. Tak. I to kolesia, który idzie w ciebie od tyłu. To jest sztuka. Krychowiak to jednak ma specjalność, nie? To jest ten power mówiego. Faul będąc przy piłce. I to kolesia, który atakuje cię zza pleców. No to nie każdy potrafi. To nie jest proste, to jest prawda. Piotr Majak, 29,99 wpłacił. Jeśli chcesz pokazać komuś, że masz naprawdę za dużo pieniędzy, pokaż mu screenshot, że wpłacasz na streamie Tetriku. Ojej, nie, naprawdę. Aj, akurat czytałem, co Piotr Majak nam tutaj pisze. No trudno, niestety, nie zobaczyłem tego na żywo. Piotrze, jesteś bardzo możliwe, że klasą średnią nawet. Jeżeli... Od zera do klasy średniej. Patrzcie, jak wyjął. Ale nie, Fabiański by to lepiej wyjął. Kuba, nie sądzisz? Fabiański by to złapał i uruchomił kontrę. Tak, Fabiański tak. by to złapał w koszyczek. Nie podpalajmy się z pochwałami dla Wojtka. Ja go pochwalę dopiero, jak cofnie się w czasie i odczyni mecz z Senegalem. No. Myślałem, że tam było napisane Wakanda. Wakanda, z Wakandą lepiej nie grają. To groźny rywal. Ale tutaj taki to był Kejno. To był Kejno właśnie, Ale zobacz, jaka laga poszła. Wojtek. Ale Wojtula zlagował. No ale dobrze, bo to znaczy, że elastycznie gramy. Już było granie piłką, były te dwa podania krótkie. Teraz już czas sięgnąć po prostsze środki. Wracamy do sprawdzonej taktyki. Wszyscy w polu karnym naszym. Dobra, zostawka, pyk, elegancko. Bardzo ładnie. Jest flaga Wronek za bramką. Nie wiem, czy to dobry, czy zły omen, ale jest flaga Wronek za bramką. Warto to zauważyć. O, i fotohigiena, dobra. Fotohigiena, gać. No to i... Zanop, Gdynia. I Górnik Wałbrzych. Mhm. Myślę, że tam... I nasza... Skrzypu coś tam. Wracaj do zdrowia. Skrzypu wracaj do zdrowia. Podpisujemy się. Myślę, że nawet na stadionie teraz słychać, że gramy u siebie. Tak, dobra. Link będzie grał chyba długą piłeczkę. To jest bardzo ciekawe, bo zastanawiamy się, kto zagra lagę w tej akcji, tak? Ale wracamy trochę do swojej gry. Ale proszę, Arabia się gubi.
Arabia się gubi. A, zgasił, proszę. I laga. Ale no, dawaj, Mati. Nie. Ale to jest spoko, żeby już koniec. Nie, jaka piłka do ziemi? Ojej. Ale Herve się zdenerwował. Ostatni raz Herf Renard tak się zdenerwował, jak James Bond pokrzyżował mu szyki. To prawda. Ja nie mogę, ale ten Herve Renard naprawdę. Widzieliście ten filmik? Zobaczcie, wszyscy widzieli ten. Koledzy ci wysyłają. O ja, faktycznie. Jest Kocho 77 z przeplatanką. W Herbie 10 dolców. A czemu nie? USD. 10 dolarów jest aktualnie przy galopującej inflacji wystarczy, żeby otworzyć mały hotel na Piotrkowskim. Nie dużo. Albo spłacić sekundę pobytu w ŁKS-ie Ricardinho. O, karteczka. Kto dostał kartkę? Nie widziałem. Na pewno nie Krychowiak. O, no nie, Kiwior. Tak? Kiwior. Kolega Leszka. Ja mu zaraz napiszę. Co to ma być? Jakubie. Ej, to było fajnie, jakbyś go tak obrażał po każdej realizacji. Tak, co ty robisz? Jak ty śmiesz w ogóle tak grać? Nie, to jest przyjaciel, nie robi się tak przyjaciółom. Jakub Kiwior. Dobrze. Trzeba dać taki sygnał, taki statement, jak to powiedziałeś, Kuba, tak? W tym meczu, że my tu wchodzimy ostro, meldujemy się. Granie krótką piłką nie sprawia problem. Otrzymanie żółtej kartki nie sprawia problem. Faul w ataku na zawodniku, który jest za plecami, też nie sprawia problemu. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych po prostu. Dobre 5 minut Polaków, dużo takich mądrych fauli, dużo przerwanych akcji własnych i ze dwie atrakcyjne lagi. Tak. Ojojoj, będzie żółta? Ojejejejej. Ale tak szybko. W jednej minucie. Dwie żółte kartki w jednej minucie, to też jest osiągnięcie. Tak. Macie gotówka. Achievement. Odblokowany. Azjatyckie rynki szaleją. A Krychowiak nadal nic. Krychowiak. No tutaj... Ale kasza, no kasz naprawdę polszeje w trybie zaskakujący. To jest solidne Podbeskidzie z zeszłego sezonu. Wyjazd... Powiem ci tak, Korona Kielce już wysłał skautów na mecze... Kamil Kuzera ma swoje do typa. Aston Villa będzie oglądany Matty Cash. Ale tempo, panowie. Herve Renard się nie zmęczy tylko, ale on ma oczywiście plastikowe serce, jak to w Bondzie. Karol Szumicz pisze, że skończymy w 10 pytań, tylko kto i jak szybko? No, możliwe. No, Krycha już był blisko żółtej kartki, a Gwizdzin to faul na nim, więc co? Spokojnie, rzut wolny Saudyjczyków to jeszcze nie gol. Nie, to bardziej kontra dla nas. Tak jest. Tego się trzymamy. To jest ten moment, kiedy Husaria rozwija swoje skrzydła. Wiatr zaczyna wijać we właściwą stronę. Polska szabla husarska rozpuszcza. Trochę się boję tego stałego fragmentu. Już byś wiedział na czacie, jakby coś się stało. Dokładnie. A właśnie zasłonię sobie. Pewny. I co? Dobrze. No i co? Teraz mam łyso, co? Co na mnie wypisywaliście tam w internetach? Proszę. I krótko gram. Króciutko gram. Dobrze. I kto z lagą tym razem? Glik może. Nie. Kiwior z lagą? Lecimy z tematem teraz. Patrz. Gramy krótko. Jest bielik do gry krótkiej albo do lagi. Ale ich ściągamy. Proszę, wyszedł Piotrula po piłę, jak głęboko. No Piotrula rzeczywiście... Jest, długa piłka. Ale teraz taka płaska. I to jednak nie jest to samo. Dobra. Zobacz, Piotrek Zieliński. Pięknie. Dawno nie mieliśmy piłki w innym sektorze niż pod swoją bramką. Warto to docenić. Krychowiak naobrażał teraz pana z 11, ala. Krychowiak, oj. No daj im też kartkę, no nam tak rozdajesz. Dobra, poszła dobra laga, zobacz jaka dobra laga. Dobra, to jest to. Wow, nie no, karny. To nie jest to. Kurde. Było blisko. Gdyby nas sfaulowali, to by był karny. Ale nie sfaulowali. Ale mamy rzut z autu. Ofensywny rzut za autu, dodajmy. Ale znowu, te krótkie auty, bardzo mnie irytują. Jestem fanem Ekstraklasy, jestem prostym człowiekiem. Chciałbym tutaj dośrodkowanie. Widzę aut, pachnie golem. Tak, dokładnie. No, jeszcze musi dużo wody upłynąć w Wiśle, zanim docenimy Adama Majewskiego, Leszka Łzyńskiego i wszystkich innych trenerów, którzy... No, tak chociaż tak. Jeden, który miałby daleki wyrzut. No ale wrzutka. Piotruli. Nie, proszę, sombrera, tu wszystko gra, ależ my jesteśmy najbardziej zaawansowaną reprezentacją na tym mundialu. Brazylia i my, to tak się jeszcze z tą kłócą się eksperci. No dlatego sędzia nam tutaj, wiesz, bo się boi o swój naród. Czyżby żółta kartka? Numer 3? Nie. Tak. 19 minut, 3 żółte kartki Polaków.
Żoga Bonito, Danca Kuduro i Mieczysław Szczęśniak. To jest po prostu muzyka dla tego meczu. Pan Sampaio, widzę, się nie pierdzieli w tańcu za bardzo. Elegancko. Jarosław Komorniczak pisze, pierwszy raz widzę, jak Mieszko się nie uśmiecha. Mieszko, ocena tych 21 minut tego meczu? No widzę, że tutaj no, wszyscy chcą być w kolorze Milika. Ja się boję, że dzisiaj na Biestem wyjdziesz po prostu, dzisiaj nie będzie żartów. Opowiem wam moją poezję. Co mnie w sercu boli? Co jest znowu? Kolejna żółta kartka. Czy kogoś znowu zabiliśmy? Tylko o, Metykesz! Metykesz, czerwona kartka! Ale słowo! To jest czerwona kartka na Kesza. To jest czerwono, no. Znaczy w sensie już druga żółta, tak? I gramy w dziesiątkę. No, no nie, nie patrzę na piłkę. Na pewno tak. Ja to nie, no, nie zinterpretuję. Nie no jeśli tego nam nie gwizdnie, to naprawdę będziemy mieli furę szczęścia. W 20 minucie. Powiem tak, czy jeżeli Metykesz dostanie czerwoną kartkę, to pozbawiamy go obywatelstwa. O, to tamten dostał. Tak, tak? Nie. No tak, ja tak nie można z policzka go trzasnąć. Chłopaka rozbolał łokieć. Brutalny atak na łokieć. Łokieć jest najbardziej odkrytą, najbardziej delikatną częścią ciała. Trzeba go chronić wszelkimi możliwymi środkami. On dostał kartkę, ale się nie podniósł. On nawet nie wie, że dostał żółtą kartkę, bo właśnie na Ojomie jest po prostu. Mordo, za moment dam ci drugą żółtą. Jak się nie wstaniesz, jak się nie pozbierasz. A spróbuj jeszcze twarzą zaatakować czyjeś kolano. Albo łokieć. Nie, no ja nie wiem, tutaj mieliśmy furę szczęścia. No przecież to była ewidentna żółta. To jest karteczka jak nic. No przecież to wchodzi tym łokieć. Zaatakował go. No żółta to jest tak na lajcie. Faulował twarzą łokieć Polaka, pisze Marcin. Ale mamy doświadczenie z ostatniej kolejki Ekstraklasy, że tam było sporo takich fauli właśnie głową, tak. W łokieć, było. Więc fajnie. To pewnie działa zasada, że Jędrzejczyk nie może dostać czerwonej kartki. Ja bym go wpuszczał. Zerkajmy na Twittera. Powiem wam, że najczęstsze są apele o wpuszczenie Gumnego. No, Matykesz, umiarkowanie udany mecz, naprawdę. Solidna korona Kielce. W 100%. Nie, gramy w 11, to jest szokujące. A ten mecz już powinien być pozamiatany dla nas. Dobrze, że rozdajemy obywatelstwa na prawo i lewo w trybie przyspieszonym, żeby potem mieć jakiegoś rzeźnika na prawej stronie. A tak, pamiętam te pielgrzymki do Birmingham. Tak, jadę tam tylko po to, żeby porozmawiać z Mateuszem Eciepecie. Jak Mateusz Gotówka, Mateusz Eciepecie zgodzi się grać dla reprezentacji, to zmieni wszystko. To zmieni wszystko. Przestaniemy już być narodem, który nie umie grać od tyłu. Bo będzie Matykesz. A tak? No nie, okazało się, że niestety, ale jeśli patrzysz w odchłań, to odchłań patrzy na ciebie. Jeśli stajesz się Polakiem, to niestety. Ale przysiągasz ty. Niestety, ale Metykesz tak, za 2 lata walka o utrzymanie w Górniku Łęczna. Tak to wygląda. No, dobra, lewo, indywidualnie. Myknij. O, za dużo. Tylko. Nie, spokojnie. Ajajaj. No co, what? Obawiam się, że może być mundial, w którym za najlepszy moment w wykonaniu Polaków będzie to, kiedy powinniśmy dostać czerwoną kartkę, a nie dostaliśmy. Taki highlight. Czy lewy ma na ramieniu opaskę żabki? Czy to już się zaczęło? Tak, rozmawialiśmy o tym, to już się zaczęło. O Jezu, co tu się dzieje? A co jeśli to jest właśnie reprezentacja żabki naszym rywalem? Ajajajajaj, to ten zdychom. On ma mecz z Villarreal. No dobrze. Ale tylko jeden. To było widać, że jeden, tak. No niedobrze. Saudyjczycy na naszej połowie z piłką. Trochę nas zamknęli, nawet bym powiedział, tak na własnym polu karnym praktycznie. Ale spokojnie, my się dobrze czujemy w takim razie. Dobrze się czujemy, 7. Ja sobie przyzwyczajenie do takiej gry. 7 we własnym polu karnym, na luzie, bez szemrania. Ajajaj, niedobrze. Nie, no ale wyobrażam sobie, jak ktoś spoza Polski i Arabii Saudyjskiej to ogląda. Polacy to muszą być takie rębajki, takie topory drewniane. Boże święty, 3 żółte kartki i tak powinna być jeszcze czerwona. Święto futbolu dla wszystkich widzów z zewnątrz. Ale myślisz, że ktokolwiek jeszcze patrzy na polskie spotkania poza Polską? Bo po Meksyku to tak chyba nawet specjaliści sobie odpuścili. BDSM to już jest. Pan Perso pięknie napisał. Matykesz, not getting red card, Danza Kuduro Remus. 2-minutowa kompilacja fauli Matiego Kesza, nieukaranych żółtą kartką. A wiesz, pamiętajmy, że to dopiero pierwsza
kwarta, więc... Pierwszy łokieć się nie liczy w twarz. Znowa zasada na tym mundialu. A była ta przeróbka Czesława Michniewicza z podłożonym Zbyszkiem Rybakiem. Widzisz, tak? Kolega, że... No. I wtedy... No! Ale było blisko, to już... Prawie mieliśmy kontakt z piłką w ich polu karnym. Kolejna stuprocentowa sytuacja Polaków. Co za to? Pierwszy kontakt z piłką w polu karnym rywala na mundialu. Może już gramy drugi mecz. I jest prawie pół godziny za nami. Na razie ten Hyundai, co tam jedzie, wtedy miał więcej kontaktu z piłką w polu karnym niż my. Ale to dlatego, że przenieśliśmy ciężar gry właśnie na tę stronę. Tam, gdzie jest retoma Hyundai. No? Będzie? Nie. Jednak Al-Anouf Rice. Jeśli dalej tak pójdzie, będziemy po prostu musieli stwierdzić, że Al-Anouf Rice, czyli arabski, saudyjski zagłoba, po prostu jest Polakiem i jego kontakty w polu karnym też zaliczyć jako nasze kontakty w polu karnym. Ale wiecie co, wciąż nie mogę wyjść ze zdumienia, że futbolowi bogowie pozwolili nam zagrać w 11 ten mecz. Tyle razy byliśmy kręceni, tyle razy sędziowie mylili się na niekorzyść naszą, a tutaj taki gigantyczny błąd dla nas. Co się stało? Czy to jest taki sens, że i tak dostaniemy w trąbę, żeby bolało bardziej? No. Patrz. No Mati, weź go tam łokciem po łasku. Jak sierpina. Bardzo ładnie. Rożny mamy. Mati nietykalny dzisiaj, naprawdę. Powinien rozdawać tak na lewo i prawo. Co, nie wolno mi wolno. Mati wpisał przed meczem no police please. Tak to wygląda. Groszek XD. Boże, tu zaraz Jędza będzie musiał się grzać. Niewykluczone. Jędrzejczyk na wahadle. Oj, to by się działo. Dobra, ładujemy. Walimy ich. Zieliński. Walimy ich do zera. Bank. No! Nie mogę. Piękny strzał głową. Chyba Bielik. Pięknie, no. Bielik nosem. Tak jak mówiłem. Wspominając moje liczne rozmówki z Czesławem Michniewiczem. Tak się gra w Championship. Bardzo ładnie. Ciekaw jestem, bramkarz by to wyciągnął? No mógł. Mógł. Chociaż tak do dołu już leciał. On taki spanikowany, zobaczcie. Gdyby położył się na ziemi i szukał czegoś... Tak. On się kładł. Nie no, sięgnąłby, panowie. Ajajaj. Ale spokojnie, tu teraz Milik przewrotką w głowę im gramy w dziesiątkę, ale przynajmniej jednym napastnikiem, tak jak lubimy. Znaczy, cokolwiek się stanie, polska reprezentacja już będzie w top 10 największych kontrowersji tego mundialu, więc to już jest jakieś osiągnięcie. Nie będziemy całkiem anonimowi. Zapiszemy się na kartach historii. Konrad Kaczmarek. Na BBC FA Cup, Kings Lynn Stevenage. Ciekawe, jak się składa podział widowni w UK. No cóż, ciekawe. Kolejny faul Polaków, naprawdę. Gramy konkretny futbol. A dlaczego nie w zasadzie? Saudyjczycy już, proszę o litość. Herve Renard rzuca ręcznie. Nie ma sensu, panowie, faktycznie. O, zobacz, tam ci się już grzeją. Jest żółta kartka. Dla członka sztabu. On ma monitorek, on widzi powtórki. Jego złość jest uzasadniona, niestety. Druga połowa, jak tak dalej pójdzie, będzie rozegrana nawet nie w oktagonie, tylko w studium fotograficznym, gdzie będą poduszki porozrzucane wokół. Prawda. Ale z drugiej strony, zobacz, kto z Saudyjczyków będzie chciał być na drugą połowę. Mówią, nie, stary, ja już mam dosyć. A ja już kończę. Wieczna chwała i sława, a zagranie z Polakami drugiej połowy, no nie, ja odpuszczę. Jadę na... Ojo. Chcę jeszcze jakikolwiek mecz w karierze rozegrać, a to się nie skończy dobrze. Dobrze nam idzie, dobre 20 sekund bez faulu. Długa passa. A mógł sfaulować. Na podstawie procentowej, tak jak posiadanie piłki wyliczane. Ile procent czasu gry nie faulowaliśmy? Nikogo? Tak, to jest procent. Posiadanie piłki Polaków, posiadanie piłki Arabii Saudyjskiej i procent fauli. Dobre 20% czasu gry to są faule Polaków. No dobra, tak zupełnie serio. Czy my stworzyliśmy jakąś taką akcję z gry? No wtedy co Piotrula nie dał rady. Co tam leciała piłka niedaleko, nie? Świetna koronkowa akcja. Gdyby przyjął, to by było. A, no i tutaj jest symbol tego meczu. Ta kopanina tutaj. Ale dobrze. Brazylijczyk jest z nami. Ale ja myślę, że dojdzie tak w 80 minucie, że każe ustawić formację młyna. Tak, normalnie będziemy się zderzać. Tutaj brakowało ewidentnie młyna. Tak, z futbolu amerykańskiego takie było. O, a pan Potrykus, asystent Czesława Michniewicza, miał na komputerze jabłko, a teraz już ma plaster. Już widać, że została zwrócona uwaga mu przez kogoś. Fajnie, że pilnują takich szczegółów, naprawdę. Jestem bardzo zadowolony. Dobrze, że pilnują takich szczegółów. Prawa pracownicze nie bardzo, ale to, żeby nie było jabłuszka na stadionach. To by było to. Dobra, ale jedziemy. Seria podań. Ach,
Zakończona. Seria podań. Dwa podania. Seria podań zakończona. Było blisko. Trzeciego celnego podania. Przyjął, oddał. No pięknie. Jarosław Komenczak. Czesiu, schodząc do szatni, zapyta Saudyjczyków. Myślicie, że było ostro? Właśnie wprowadzam jędzę. I tylko patrzę, jak Herb Renard już swoich tam... Tak, właśnie, może kwestia jest taka, że ten arbiter myślał, że każdy to jest Jędrzejczyk, bo jemu, jak wiadomo, nie gwizdzę się czerwonych kart. Nie, nie można. No ale tak? Lewandowski rozgrywa. To nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Spokojnie, tam jest Aruchna do wykończenia. Chyba to jest najdłuższa nasza akcja na tym mundialu, jeśli chodzi o posiadanie piłki. A już. Spokojnie, spokojnie. No, dawaj Aruchna. Zobacz. Ale odzyskał. No ale patrz, i Lewandowski machał łapami, a Aruchna wziął i powalczył. O, doskonałe podanie. Czy to był Piotrek? Nie, Frankowski. Nie dobrze. Sprawdzę, co mam na czacie ciekawego. Mateusz pisze, Świderski w drugiej połowie zamnika i będzie dynamiczniej. No nie co? Wiem. Co? Milika chce się zdjąć? Milik jest najlepszy na boisku. Aj, spalony. Co on? Ręką dotknął. Tak. Ale co on zrobił w ogóle? Czemu zapał to w ręce, pan Saudyjczyk? No widzisz, że sędzia to jakieś dziwne decyzje podejmuje. Może by, jak on dotknie ręką, to karny dla Arabii Saudyjskiej. Tak? Czasami się jeszcze zdenerwował. No, co jest grany? Gości łapy piłkę, no co nie ma. Ale to jest to, że nasz sztab pokazuje, no ale rzucą w stronę, ale dajcie. Ale co on robi? Odbija, to jest siatkówka. Się pomachać. Ja nie mogę, ale tak widać, że tak stwierdził, a dobra i tak sobie właśnie, czemu nie. A nie wiem, czemu nie dostał żółtej kartki, ale nie wiem też, czemu nie dostał. Nie drążmy tego tematu z tymi żółtymi kartkami, bo to się może źle skończyć dla nas jednak. Nie mówmy o żółtej kartce, to w ogóle nie ma sensu. Aj kurczę, wydaje mi się, że Frankowski już tak powoli biegał przed chwilą. Dobry moment Polaków. Tak. Zakończony, już mają piłkę na naszej połowie. Ale to my gramy, wiesz, jak klasyczny defensywny napastnik. Wciągamy ich na swoją połowę, żeby bezlitośnie wykorzystać. Vibe Mariusz Ujek. No, tak, o. A ty jeździłeś kiedyś na te bełchatowce. Koronne jest. Czasy twojej kariery dziennikarskiej. Tak jest. Piękne czasy. Saudyjczycy czekają na dobry moment. Który nigdy nie nadejdzie. I nastąpił. Nie no, ale ten gość sobie złapał piłkę w ręce. Ja wiedziałem, że Polska, Arabia Saudyjska, już przed mundialem wiedziałem, że to będzie jeden z tych meczów, który no, nie będzie tak, że faktycznie wszystkie stacje na całym świecie przerywają nadawanie swoich programów informacyjnych, żeby zapuścić tutaj fragmenty meczu. A nie spodziewałem się, że gościu weźmie i sobie złapie piłkę. Tak jakby był na treningu albo na turnieju futsalu w Ostrołęce. Tak, jeśli robi 10 najlepszych momentów tego meczu, to nie będzie tam za wiele akcji typowo piłkarskich. Tylko dużo fajnych komediowych akcentów. Ja. Zobaczcie, jak ich wypchnęliśmy. Oni już nie wiedzą, co się dzieje. No, no skokiem pressingowym bym tego nie nazwał. No nie. Zmusiliśmy ich do lagi. Najgorzej, że celnej. Ajajaj. Dobrze, kontrolują tutaj, jest dużo naszych. Nie, dobrze. Nikt nie dotykał piłki, ok, żeby czasem czegoś nie spartolić. Czy mamy już celny strzał? Nie, ale się dowiaduj. Leszek też odpakowuje Fleszkera. Tak, nie mamy celnego strzału, no nie było żadnego. Ale na tym turnieju. To jeden z karnego. Jeden z karnego. Celny strzał to ma Arabia, co ten Szczęsny wybronił. Tak. Jednak spodziewałem się czegoś lepszego. Po tych pierwszych 90 sekundach, gdy byliśmy na połowie Arabii Saudyjskiej w kilku. Nie wiem, nie liczałem. O, proszę, tak, super. No, dawaj. No. A już pewnie znowu będzie miał pretensje Lewandowski, że osamotniony. Przez Szczęsnego. Nie podpalać się, nie grać do przodu. I tego mi brakowało. No. Proszę, Krystian Bielik, obrót elegancko, dobiegł do połowy, złapał faul. Żółta kartka, no przecież od tyłu by kosił. Wiktor Stasiak, 10 zł. Mieszko taki smutny, bo mu nasi odbierają robotę. Czy możesz to puścić zamiast na przykład stand-up? Tak? Słuchajcie, fajnie, że zapłaciliście za bilety, a teraz puszczę wam ten mecz. I dwie godzinki. Śmiechy, chichy, ale kurde, to wszystko nie jest bez znaczenia, nie? Ja mam dzisiaj występ o 18 i to też jest trudno rozbawić ludzi. No tak. Jak przed chwilą było coś takiego, no to wiesz, to tak jak grać w czasie żałoby, nie? No. Myślałem, że wyjdziesz tak, oglądasz dzisiaj mecz? Tak, no to seraszcie. No przepraszam. Spotkajmy się za tydzień w tym samym miejscu. Dobra, ależ nie, no, Aruchna jest najlepszy, zdecydowanie. Mówię.
No ty, no przecież go kopię, no. A pan Brazylijczyk, no, widzę, pozwala pograć. Tak, tak, tak się profesjonalnie mówi w A-klasie. Pozwala, no, pograć. Jeśli pozwala na łokieć w twarz, to już, no, się pozwala pograć. To już trzecia karetka, która przyjechała do nas na Stadion Leśny w Rogowie. Sędzia pozwala pograć. Ale Zieliński, kolejne bardzo ofensywne podanie do tyłu, także... Ale wykorzystaliśmy teraz, patrzcie, że Arabia Saudyjska jest głębiej ustawiona i wymieniamy podania na ich połowie, mimo że nie posuwamy się do przodu. To jest bardzo ważne. To jest nasza najdłuższa chyba akcja na połowie Arabii Saudyjskiej od początku tego meczu. Od początku mundialu. Ale to dlatego, że ułożyli linię głębiej. Mogliśmy wymieniać cały czas między stoperami, ale na połowie rywala. Nie, no faul. Oczywiście, że tak. Piłkę trafił. O, no to jest to, to, no, jest to. Nie, no, ma faulu, gramy! Ajajajajaj. Dobrze. No, 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 i no, co? Teraz gwizdzesz. Gdzie, no, co? Że Lewandowski karny faulował? Co, jak Lewandowski faulował? Lewandowski nie fauluje. Z Meksykiem było to samo i dla nas gwizdnie. No właśnie. Jakiś niekonsekwentny jest ten sędzia. Skoro nie gwizdze łokcia w twarz, to... Co to było? To, że go lewy lekko nadepnął na biceps? Jejku. Odwielbia halo. O, jak boli ręka. Jak to jest najbrutalniejszy mecz Polaków, jaki w życiu widziałem. Łokieć w twarz, Lewandowski depcze typa po rękach. Naprawdę. Ręka go boli, naprawdę. Ta ręka to jest relikwia teraz, jak lewy na nią nadepcze. Dokładnie. Mam nadzieję, że Jacek Góralski na swoim TikToku mógłby teraz... Jedna noga ulica, druga czerwony dywan. To jest ewidentnie mecz imienia Jacka Góralskiego. Zdecydowanie. Jacek Góralski by spojrzał na ten mecz i ja bym tutaj nic nie dołożył. Nic bym nie był w stanie zrobić więcej. Lepiej się dał. Panowie, ja bym powiedział więcej. Jacek Góralski patrzy na ten mecz i mówi: Boże, ale brutalnie grają. Co za Jacek Góralski, to przesada. Ale tyle to nie. Rzeźnicy. Chciałbym powiedzieć, że mamy jakieś powody do optymizmu. Nie, no były jakieś akcje, coś tam było. No nie jest to taka nuda straszna. Znaczy od pewnego momentu zaczyna być, nie? Znaczy ja uważam, że powinniśmy konsekwentnie ścieżką brutalności. Jak Mortal Kombat to na całego. Jeżeli to coś da, to już idźmy... No to Milika powinni zastąpić młody i stary Murański. Tak. To jest rozwiązanie. Myślę, że tam... Zawodnicy z Fame MMA. Dowołani na ostatnie spotkanie. No, ten chłop rzeczywiście jest tam dobrze. No lewym podeptał biceps, naprawdę. To ile mamy szczęścia w tym meczu, jeśli chodzi o kartki. No, ale myślę, że to tak na żółtą było? W sensie, że to takie było? Nie, ja myślę, że deptanie po rękach powinno być ze standardem jakimś takim piłkarskim. To normalne, wliczone. Nie, no, można powiedzieć, że przypadkiem czy coś, ale fakt, że to kurde chłopę na noszach. Kudłaty. Więcej agresji, serio wytrzyma. No depnął, depnął. Ale patrz, wstał i dopiero wtedy... No. Tak nie można. No panie, jak wstajesz, to już się nie kładź z powrotem. To tam łokieć chyba nawet. No, ten tak... arbiter pracuje na solidny transfer do polskiej ligi lat 90. Tak. Tam będzie mógł się wyżyć. Ojej. First Division 88. Ale słuchaj, jak lewy nadepnął mu na tą rękę, to mu się noga skrzywiła, mógł sobie ją zwichnąć. Więc prawda, moim zdaniem żółta kartka dla Saudyjczyka. To prawda, to prawda. Ali Al-Bulaihi. On się bardzo tak przewrócił złośliwie. Tak. Lewy się pomylił, bo on był w kolorze murawy po prostu. To był ten. Złośliwe podłożenie ręki pod nogę Lewandowskiego. Tak, mamy już chamski atak na łokieć Matiego Kasza, a teraz do wręcz zwyrodniały atak na nogę Lewandowskiego bicepsem. Saudyjscy rzeźnicy. Nie spodziewałem się tego po Arabii Saudyjskiej, że to aż tak brutalna drużyna. Powiem szczerze, że przynajmniej będziemy mieli wytłumaczenie, gdybyśmy nie wygrali. Przecież to nie był futbol, to była jakaś rzeźnia. Nie mam kompletnie nic ciekawego do powiedzenia, jeśli chodzi o to, jak... Coś czuję, że to spotkanie będzie drugim 0-0. Jak tak dalej pójdzie? Znaczy, na pewno, nie wiem, czy Katar, budując infrastrukturę szpitalną, uwzględnił naszą dyspozycję na tym turnieju, bo może jednak trzeba było więcej miejsc przygotować. Ale ich wciągamy. Ale ich wciągamy. I Laszka od Szczęsnego. W starym, dobrym stylu. Nie, ale przynajmniej gramy konsekwentnie. W sensie, pierwszy mecz na turnieju, tak, i drugi mecz też tak. I to jest najlepsze, że tutaj zróbmy analizę, czy trójka będzie z tyłu, czy czwórka. Po czym i tak kończy się lagą od Szczęsnego. No tak, selekcja na reprezentacji Meksyku powiedział. Niezależnie od tego, czy Polska gra trójką, czy czwórką, więc to jest ten sam styl gry. No, podchodzę do tego jako styl oparty, no raczej na kontrze. Może w pierwszym meczu zagraliśmy defensywnie, ale za to w drugim brutalnie i defensywnie.
I myk. Dobrze, ale... Oj. Brutalna defensywa. To jest taki pasyw agresji. Fauluj, fauluj. No? No? Ale no, no, szukali! Co to nie, było? Jezus Mariusz, co no? się stało? Yes! Jest gol! Piotrule, mówiłem, że się przełamie na tym, tym meczu. Dziele. Smak zwycięstwa! No nie! Podostrzyć, skasować! Zasłużyło na oliwkę. Tak jest. Ja finał z Brazylią. Stłamsić fizycznie i zabić mecz golem. Nie no, panowie, to jest ten moment. Teraz ich klepiemy. Pełna dominacja. Tak jest. A teraz powinien wjechać właśnie ten monolog Parisa Platynowa, że wiara w środku, wiara, to coś wewnętrzne. Może być długa piłka, nie szkodzi. No, i jak się zaczęło? Od długiej piłki Wojtka Szczęsnego. I przedłużenie z pierwszej piłki. Ale nie no, Piotruli gol, zobaczcie. Piotrula wszystko tutaj zrobił tak. A nie, to nie był Piotrula. No, więc właśnie. Bang. Wycofał. Bang. Lewandowski z asystą. Elegancja. Lewandowski, Zieliński. Ale go tam zostawili, co? Jest liczba na mundialu. Ale pięknie uderzył, bo to... Zasadził. Tak mogło nie być wcale. Ale dobra, to kto nakręcił tę akcję? Bo byłem przekonany, że to pytanie. Arkadiusz Milik, moim zdaniem. Tutaj kluczowa rola przy tej akcji. Uważam, że był najlepszy. No, bo była długa piłka Szczęsnego. Zaraz do Kesza. Nie, to nie był Kesz. Był Kesz. Nie, przedłużył ktoś. Nie, no to Kesz przedłużył. Kesz przedłużył? Kesz przedłużył. Właśnie, druga leci. Zobacz, co się dzieje. Co tu się wyprawia? Od razu łami, Roberto. No, ja Arkadiusz Milik, tylko 4 metry mu brakowało. Jakby walili drugą bramkę, tak samo jak drugą kartkę. Dobra, czat powiedział, to Jacek Góralski przedłużył. Elegancko. Kurde. No maszyna jakby... ruszyła. Nie no, lewy strzelał, a powinien zagrywać, podawać. Rzeczywiście strzelał, nawet nie spojrzał. No, jakby podał, to kurde, Milik na wślizgu, pyk, nad bramką. I możemy znowu mówić, jak gdyby Milik strzelał. Moralnie gol Milika. Tak, potwierdzam. Chris przypomina, spokojnie, Argentyna też prowadzi 1-0. Ale Borat Skrócony z kolei pisze, że gol z akcji. No. Pierwszy od, nie wiem, Żurawskiego. Poprzedni gol z akcji miał miejsce tuż po tym, jak przejęliśmy Łużycę. Ale akcja. Ja nie mogę. Piotr Zieliński. 10. gol dla reprezentacji Polski. Pierwszy, first at FIFA World Cup. Argentyna popełniła ten błąd, że nie zdemolowała fizycznie Arabii Saudyjskiej w pierwszej połowie. My tego błędu nie popełniliśmy. Trochę ich wyręczał pan Al-Onufry w bramce, jeśli chodzi o demolowanie piłkarza Arabii Saudyjskiej. Ale no tak. Ale zawsze raz to my się możemy zastanawiać. Nie musimy się, raz to rywal się zastanawia, co by było, gdyby nie błędy sędziego. Nie. Ale Pitula skoczył do pressingu. No, Piotrula teraz po tej bramce to jest, wiesz co, uniesiony. Zobacz, dobra, jak jedziemy, odblokowaliśmy. Piotrula prawie... Pięknie, od razu, nie? Pach, pach, pach. Ale pierwsza piłka. Już spokojnie, już się Maradona włączył. Bez czasami, bez czasami. Ale tyle to nie. Tak, dokładnie. Nie, fajnie parę podać z pierwszej piłki, ale tyle to nie. Nie cztery. I to Bereszyński był chyba nawet prawą nogą. To on ma prawą nogę? Dobra. Ale tutaj ich mamy. Panowie, 3 minuty. Ciekawe. A my z konterki to jesteśmy, wiesz, jak zabójczy. Wiesz, co się będzie teraz działo. Gol.pl, czyli nasz realizator, czyli pewnie Marcin dzisiaj, pisze, że ostatni gol z akcji to był Kryszałowicz. Wiele osób może go nie kojarzyć, bo jeszcze nie przyszło na świat w tym momencie, jak Kryszałowicz strzał tego gola z akcji. Ajajaj, tylko bez faulu. Nie, karny. Nie było, żółta kartka za symulowanie. Tak jest. A jeszcze, no. jeszcze po konterce strzamy. O, moment, będzie pokazywał? Tak, pokazuję. Poczekajcie, ja to sprawdzę na warze. Powiem wam, gdy ostatnio prowadziliśmy na mundialu w meczu o coś... Kobuł go trochę, ale niedużo. Nie, no tak, bo... Nie, no tak, no bez przesady. Nie, no. Nie, jakby to był rzut karny. Nie. Ale chciałbym obejrzeć jakieś studio z telewizji Arabii Saudyjskiej. TV Arabia Saudyjska. I tak, czerwona kartka dla Kasza. Żółta kartka dla Lewandowskiego. Karny dla... A, jednak będzie. Muszą być wściekli. Kuba, wyłącz czat, żeby nam nie spoilerował. O nie! Ale nie, dobra. Nie, no Bielik, naprawdę. Ja zjem oliwkę za to, że nawet jak będzie karny, szczęsny go nie zagwizdałeś łokcia w twarz. No. Nie zagwizdałeś przejścia się po ręce koleś, ale lekkie zahaczenie gwizdnisz. Nie, ale to naprawdę nie był faul na karny. Panie Brazylijczyku, no. Bez przesady, no miejmy. Tyle już nam uszło na sucho w tym meczu. Nie no, w piłkę było.
Kurwa, no karny jest, no nie ma co. No kopnął go, no kopnął go. No ale takie zahaczenie, takie... W Atlasie nie gwiżdżą podobno taki. No pan Brazylijczyk analizuje. Nie, no jak teraz nie da, to go chyba spalą w tej Arabii. No i co? No i co? Karny! Ajajajajajajaj. Spokojnie, Wojtek już kiedyś obronił na tym turnieju. Jeżeli wierzę w Wojtule, to wierzę w to, że on wiesz, może piłkę między nogami puścić, ale Wojtula właśnie jest od takich sytuacji. Tak. Wyciąga niemożliwe rzeczy. Mhm. Wojtula zaraz się z piłką minie i bramkarz Arabii Saudyjskiej strzeli bramkę, ale karnego jest w stanie wyciągnąć. To nie jest ten typ właśnie Fabiańskiego, porządnego bramkarza, który robi swoją robotę. To jest ten typ bramkarza, który wyciąga niemożliwe rzeczy, a potem wpuszcza jakieś absolutne szmaty. Ale jakby co, to mamy do galerii wielkich chwil polskiego futbolu. Dobre dwie minuty, gdzie prowadziliśmy. Tak. Chyba, że było trzy. Nie pamiętam już. I najlepsze jest to, że każdy już miał kurde, ale tą pewnie pierwszą połowę to przeczekamy. To już tak w dobrym momencie strzeliśmy tą bramkę, już będzie spoko. Kurczę, a co się mówi, że zmarnują? Nie, no Wojtula ich. Sprawdziłeś? Nie. Bo jeszcze i tak nie strzeliłem. Patrzcie, lewy mu mówi, strzelać karne. Doradztwo personalne. To może lewy niech strzela po prostu. Tak. No co, nie chcielibyście takiej podmianki, chłopaki? Ja to dobry jestem. Co, w Barcelonie gram? Ja się zmarnuję. W Barcelonie gram, także... Teraz trzeba. Teraz. 10 minut doliczył? Czy ty Boga w sercu nie masz? Ja pierdzielę. Ile to bramek można strzelić 10 minut? Uskrzydleni golem wyrównującym? Nie. Ja nie będzie. Ja pierdzielę 10 minut. Ale szczęście to... Lewandowski nam podszedł. Wojtek, Wojtek zamyka wszystkim ryje po prostu. Wojtek robi niemożliwe rzeczy. To jest ten mecz to Wojtka Szczęsnego. Ten mecz. Tak! Mówiłem! Tak jest! Mówiłem, że Wojtula wyciąga niemożliwe rzeczy. Wojtula wyciąga niemożliwe rzeczy. Interwencja w turnieju jest już znana. O ja nie mogę. Już ta, dobitka to już była nieprawdopodobna. Nie są. Bo ja myślę, ja szczerze jak poszedł na tą dobitkę, mówię, dobra, się cieszymy chwilę. Ale Wojtula to pokaż jest... Pokaż to jeszcze raz. No idealnie. Co? Nie. Wyszedł. Mamy chyba przed tym. Przed sąsiadami. To jest dopiero osiągnięcie. Ale nie, ta dobitka nieprawdopodobna. Ja pierdzielę. Interwencja. Dotykał. Nie będzie... Nie fantastycznie. Musiał dotykać. Wyłączam czat, ale musiał dotykać. Dotykał. Zdążyłem tylko zobaczyć na czacie, że ktoś wypomina, że będę musiał odczekać. Nie, Fabiański by to złapał i wyprowadził kontrę, a nie jakieś tutaj. No wiesz, Fabiański by z tego długą piłką strzelił bramkę. Tak. Dokładnie. Wykorzystał. Dobrze, teraz już po prostu nie ma innej możliwości. No to jeszcze tylko 8 minut czasu do liczenia. Teraz po swoje. Po 1-1. A jeśli to jest ten moment, kiedy futbolowi bogowie zaczną nam oddawać to, co nam nagrabili przez te 25 lat. A nagrabili nam dużo. Odebrali nam całą radość. Ale to my teraz możemy wszystko. Staliśmy się smutnym narodem przez to, jak wyglądało stosunek futbolowych bogów do nas przez ostatnie 25 lat. Kuba, no nie zapeszaj. Błagam cię, nie zapeszaj, bo tu jeszcze jest dużo czasu. No fakt. Ale powiem wam, że nie wierzyłem, że obroni Szczęsny. A obronił. A ja nie. Mówiłem, że tak, mam czutkę. Jak się siedzi na skraju tego stołu, tak jak Kuba ostatnio, to jest czutka przed karnymi. Możliwe, faktycznie. Ja w tym zamknęłem oczy. Dobra, jadą. Panowie, 7 minut. Wytrwajcie. 1-0 do przerwy. Doskonały wynik. Po autach. Nie ma sensu przyjmować piłki. Po prostu bijcie po autach. Powiem tak. Saudyjczycy są już nie tylko fizycznie, ale mentalnie zmiażdżeni. No, nie ma szans, żeby się podnieść. Widzieliście, jak się cieszyli Saudyjczycy po wygranej z Argentyną, jak strzelali z kałachów, wychodzili z domu. No to teraz może być trochę inaczej. Teraz już wiedzą, w którym kierunku strzelać. Dokładnie. Ale wyczuł go. Do końca czekał. Zobaczcie. Czekał. Pięknie, Wojtula. Ale to jest nic. Znaczy... Tak, to jest dopiero wspaniały majstersztyk. O, ma takie korki jak ja. Naprawdę. Nie żartuję. Ten, kto nie strzelił bramki. No, to jest spokojnie. Interwencja turnieju. To jest jednak takie unikalne braterstwo dusz. Nie, zupełnie go nie cenię. Ale mamy takie same korki. Ajajajajaj. Ale pięknie to zrobiło. No, więcej, tak. Nie. Liczba rzeczy, które udały nam się w tym meczu, to już jest więcej niż na wszystkich turniejach. Nie, no, nam Roberto
tutaj poskładał. Jesus. Nie no, ale ta druga interwencja. Ta druga interwencja, ja teraz mam do dyspozycji GIF-a, ja to sobie patrzę, oglądam cały czas. No zobaczcie, jak on to zrobił. No ja nie mogę, on to jeszcze rękoma zdążył złapać. Jurek tylko zobaczy bez najbliżej. Ja widzę. Ja się tylko boję jednego. Fenomenalnie. Zaraz pójdzie podanie do Szczęsnego po ziemi i on nie trafi w piłkę. To jest właśnie... Nie, to jest tu nie Wojtka, po prostu. Wojtek nas za zęby przewlecie do finału. Jestem za. Messi już w Pampersie. Messi przed meczem przeciwko Wojtkowi Szczęsnemu. Ja zawsze mówię, że Messi jest słaby. To nawet nie... Niech może nie wychodzić na Wojtka w tej formie. Zieliński z golem. Szczęsny z obronionym karnym interwencją w turnieju. Co dalej? Arek Milik z celnym strzałem? Nie no, tyle to nie. Nie no, tyle to nie. Zieliński z podaniem do przodu. Krychowiak bez żółtej kartki w pierwszej połowie. No. Jako jedyny. Same sukcesy. Nie dobrze. Arabia Saudyjska się nie poddała. Nie. Wszyscy sądzili, że już to jest problem. Tak, dobra, nie mają polskiej mentalności, my już byśmy dawno byli w szatni. Dobrze, Bereszyński. Nie, no. Ajajajajaj. Dobrze, jazda na dupie, to jest nasze motto. I się sprawdziło. Ale się robi nerwowo, no. Nie? A jeszcze piątka została do końca. Ale skąd on to 10 minut wziął? Bo to jest trochę jak przeginka. No, może łokieć, może to, że Lewandowski przespacerował typowi po bicepsie. No, ja myślę, że tam były jakieś skromne przerwy. Może chciał przeprosić. Damy szansę. Albo po prostu ma over 7,5 żółtej kartki w pierwszej połowie i mu brakuje do kuponu. Nigdy nie wiadomo. Dobra, połowa doliczonego czasu znana. Teraz już trzeba odliczać. Ma ktoś różaniec. Po prostu do końca meczu różańce. Zróbmy kawałek. A ja bym teraz spuścił. Wybaczylibyśmy. Ma prawo. Nie. Ajajaj. Ale brameczka Zielińskiego. Puls akcji na mundialu w meczu o stawkę. No nie powiem, że o punkt, ale o stawkę. Ale strzelił idealnie, no kurde. Niebywałe rzeczy. Ale się ucieszył Czesław Michniewicz bardzo. Przyszły prezydent Polski. Ale dziennikarze oczywiście smutni polscy, bo nie wiedzą co to radość i tylko pewnie cieszyliby się ze zwycięstwa Arabii Saudyjskiej. Albo z tego, gdyby na cateringu pojawił się alkohol. No. Wtedy też. Dobra. No nie. Petrula. Co? Kartka dla Polaków? Nie. Wstawaj kolego. I słusznie. Już pokazałem trzy, tyle ile się umawialiśmy. Wystarczy. No nie, co? Nie, no nic nie zrobił absolutnie. No żebractwo. Nie, takie żebranie. On myślał, że to kaszę, bo miał dwójkę na koszulce, ale tam jest jeszcze zero, to jest 20. Dobrze. Czas mija. Tak jest. Gra na naszą korzyść. Dziwne, że reprezentant Arabii Saudyjskiej nie zna arabskich cyfr i pomylił się 2 z 20. To chyba nagły atak wyrostka. Może by tak być. Nie no, dosyć żenująco to wyglądało. Chyba, że stało się coś, czego nie widzieliśmy, nie wiem. No ale on się za twarz łapie, no to jakby... Plecami go? Nie, wydaje mi się. Czat jest z nami zgodny, że to jest symulant. Mhm. No tak, sami wkurzyli tego sędziego, bo było kilka prób symulek w tym meczu i mają za swoje. Dobra, już. Dobra, nasze, elegancko. O nie, co, żerożny? Nie. No, nie, liniowy pokazał, że gramy od tego. Od bramki. Herr Renard nigdy nie był tak wściekły. Komentator ładnie powiedział, że może to bolący ząb. Niewykluczony. Tak, ósemka nagle lubi się przypomnieć. To jest problem. Nie chciałbym być teraz piłkarzem, który musi wejść do jednej szatni z Herr Renardem. To naprawdę musi być mrożące krew w żyłach doświadczenie. I Laszka. Dobra, Szczęsny. Piękna laga. To właśnie takiej gry oczekujemy. Nie, znaczy Polacy strzeliśmy bramkę, więc już nie możemy narzekać na lagę. Właśnie to było takie podanie celowane na lewą stronę do kasza, a nie laga. Długie podanie, a laga. To jest odwieczny dylemat. Okay, to prawda. Jak działa, to jest długie podanie, a jak nie działa, to jest laga. Tak trzeba to. Boże, Kuptacz. Strasznie mnie boli, że Leszek podał jedzenie, które wymaga użycia widelca. To nie Leszek, to Stalmielec. Tak, okazało się, że mam widelce w domu. To było duże odkrycie. Winimy Stalmielec za wszystko. Ale gramy. Dwa podania z pierwszej piłki. Pyk. Ale idzie seria poda. I przez naszego najlepszego zawodnika. Tyle rozgrywający. Myglaszka. O co chodzi? Za wcześnie powiedziałeś, bo zobacz, to jest długie podanie. Milik wygrał głowę.
Dobrze. Tak, to było drugie podanie, bo to wszystko było zamierzone. Że na i na 2-0, na 2-0 do szatni, chłopaki. Ale zbieramy chłopacy, gramy. Nie dużo drugich piłek, to jest niedawno. Ale Onufry? Aj, nie pogubił się. Onufry to jest. Ale Onufra. Onufry za głowa, no tak. Od początku tylko w to celowałem. Dobra, nie ma nikogo. Spokojnie. No, minuta. No. Nie dotrzymamy już, na spokojnie. No. Zróbcie coś, dusami. Nie, oni sami są pogubieni, Saudyjczycy. Fakt, że mają całą prawą stronę wolną, ale to nic nie znaczy, bo mamy kibiora. Czasami popełniam ten błąd i zamiast oglądać mecz, to słucham reakcji sąsiada. Tak. Nie, sąsiedzi teraz byli przy tym, jak Onufry się prawie pojawił. Chyba tak, oni są do tyłu. Jakimś cudem mają jedyny, bardziej opóźniający telewizor niż mój. Z duży atut. Ajajajajaj. No. 30 sekund do końca. 30 sekund nadziei. 30 sekund marzeń. Za nimi ściana naszych pragnień, za tymi 30 sekundami. No najgorsze jest 45 minut. Połowa minutnika na zegarze. 15 sekund. Panie Bogu prezes, rodzice. No. Teraz. Dobrze, tak. I konterka. I jedziemy. Na koniec, dawaj. Pięknie. Jak nie? Zobacz. Dobre, długie podanie. No przecież to jest Robert Lewandowski, a nie... I Krycha poszedł sam na sam. A czujecie, jakby było Krycha sam na sam i kiwa bramkarza i do pustej? Ja nie mogę. Jakby Kierchowiak strzelił gola na 2-0 w 10 minucie doliczonego czasu, to przecież bym musiał się napić energetyka. Albo się obudzić. Zwycięska pierwsza połowa. Mamy to. Dawid Borowiec słusznie. Mówi, że Bonik by to przyjął i strzelił z przewrotu. Tak. Słuchajcie, zawodnik z numerem 20 strzelił gola, a zawodnik z numerem 9 nadal nie. Być może Lewandowskiemu potrzebna jest taka zmiana numeru. O, szczęsny, jaki zły schodzi. O, nie ma powodu, żeby być zły. Nie no, nam naprawdę tutaj Szczęsny wyciągnął z piekła. To najwięcej radości w moim życiu. Ten wynik teraz. Zrób sobie save'a. To jest ten moment, w którym save'ujesz. Nie wiem, czy w przerwie można save'ować, ale należy zasejwować życie nas wszystkich. W futbol menadżerze nie można niestety. Przerwać. Ale zarazem jest tym i taka łza, jest taka czara goryczy, bo już lepiej nie będzie. To jest najlepszy moment w naszych życiach. 2-0. Nic lepszego nas w życiu nie spotka. Nic lepszego nas w życiu nie czeka niż ta pierwsza połowa z Arabią Saudyjską. Wspaniałe emocje. Dziękuję panowie. Super. Słuchaj, nie spodziewałeś się, że Łódź cię przywita takimi emocjami. Ja mam ochotę skończyć ten mecz w tej chwili. Nie wiem, rozważam wyjście. Jakaś skromna petycja. Ale nie, naprawdę, elegancko. Dobra, uwaga. Teraz jest największy moment turnieju. Otwieram tabelę live na FreshScore. Uwaga, miejsce pierwsze w grupie C. Poland. 2 rozegrane mecze. Gole 1-0. Punkty 4. Drugie miejsce Saudi Arabia. 2 mecze. Gole 2-2. Punkty 3. A dalej już jakieś szczochy z Meksyku i Argentyny. Proszę cię, amatorzy. To jest największa chwila piłkarska w moim życiu. Dlatego, że moje życie nie obfitowało w wiele wielkich piłkarskich. Kraj lidera grupy mundialowej. Tak możemy powiedzieć o sobie. Tak. Grupy śmierci. Grupy Argentyna śmierci. Ma tu 0 punktów. Lionel Messi nic nie zdziałał w tej grupie. Ale ja się nie mogę doczekać. Ja już wybiegam w przyszłością. Ja już ten Michniewicz wyprowadza Polskę z grupy na Mistrzostwach Świata. I dziennikarze wszyscy. Ja zawsze trzymałem kciuki za trenera Michniewicza. A ja nie? Od początku wiedziałem, że to jest dobry wybór. Bardzo go wspierałem. Proszę, tu jest mój artykuł, który go szkaluje co prawda, ale tylko troszeczkę, bo koledzy bardziej go szkalowali. Więc właściwie jest pozytywny. Ja myślałem, że pójdziesz już krok dalej, że wyobrażasz sobie Czesława Michniewicza, prezydenta Polski w następnej kadencji. Nie no słuchaj, to jest więcej niż pewne, że... Nagły edykt prezydenta Polski Czesława Michniewicza, wszyscy dziennikarze, którzy krytykowali, do karnej kolonii. Jacek Kurowski, on dzisiaj niestety już w Berezie. Tak, Bereza Kartuska po prostu nagle będzie miała dużo więcej mieszkańców. Budowane tam są baraki i to nie są rekonstrukcje z lat 20. Ajajaj. Chrystus ze Świebodzina właśnie jest burzony, bo tam pomnik Szczęsnego, który broni karnego z Arabią Saudyjską. Nie wiem, trzeba zmieniać. Nie wiem, trzeba zmieniać. Ręce tylko do góry, bo to piłka do góry. Rękawiczki mu wolno. A właśnie.
To jest wszystko, co jest potrzebne. Liczba pomników Wojtka Szczęsnego od jutra będzie się zwiększać w tempie tak. geometrycznym. Czy Jan Paweł II zostanie wyprzedzony do końca roku? Nie jest pewne. Słuchaj, boję się, że w niektórych miastach nawet będą takie obrazki. Traktor ciągnący pomnik Jana Pawła II, który przewraca się, a tam już na cokole Wojtek Szczęsny będzie ładowany. Albo będą rywalizować ze sobą po prostu. Tak. Po dwóch stronach rynku. Czy ten rynek jest za mały, czy na takie dwie postacie? Nie wiem. I potem na odpuście. Gdzie ludzi modliło się w większej liczbie? A jednak w tym sezonie Wojciech Szczęsny. Więcej przyciągnął sympatyków. Aleje Jerozolimskie zmieniają nazwę. Tak. Aleja Wojciecha Szczęsnego, tak? I oczywiście nie zapominajmy, bo cały czas w katakumbach przy Łazienkowskiej 3 są pomniki Marka Papszuna przygotowane na jego angaż w Legii Warszawa. Kurde, to było ciekawe przeżycie, bo rzadko się zdarzają przeżycia piłkarskie z udziałem reprezentacji Polski, gdzie to my jesteśmy ci źli. Czyli ci, którzy powinni grać już w dziesiątkach, którzy dosyć szczęśliwie bronią rzut karny, którzy dosyć długo mają pewne problemy, żeby przełamać opór Arabii Saudyjskiej, ale mimo to strzają gola po drugiej piłce i przedłużeniu drugiej piłki. Wskaźnik XG szczęście jest po naszej stronie, znaczy, co jest w ogóle niemożliwe. I to jest tak, że wskaźnik Expected Poland jest bardzo wysoki u Arabii Saudyjskiej. Ten tak. jednak polski ślad w życiu Herve Renalda dał dzisiaj o sobie bardzo mocno znać. Bo to jest, Arabia Saudyjska przeżywa dokładnie polski scenariusz. Nie gramy gorzej, ale oni powinni grać już w dziesiątkę. I mieliśmy karnego. No to jest typowo gdybanie polskiej reprezentacji. Wszystko, co się wydarzyło Arabii Saudyjskiej, to jest tak naprawdę nasz los. Pierwszy raz widzimy, co jest po drugi, co jest awersem tej monety. Jestem stary sobie wyobrazić, że Herve Renard wchodzi, słuchajcie, z mojego doświadczenia, ja długo analizowałem losy drużyn takich jak nasza, w drugiej połowie na pewno wpuszczą czarnoskórego skrzydłowego, żeby nas skarcił. Tak się kończy, gdy jesteśmy Polską. Zawsze czarnoskóry skrzydłowy nas skarci. Ale bajeczna na ta interpretacja z tego. No, można patrzeć w nieskończoność. Wyobrażam sobie, że to Fabiański, cieszę się jeszcze bardziej. Jeśli to był Fabiański. Nie, tak, bo ta dobitaczka to jest naprawdę. To w ogóle po palcach. To po palcach, ale to wyciągnął, no to nie jest tak, że... Ale nie, mi nie chodzi, bo... Jacek Kurowski tutaj teraz narzeka na Czesława Miniewicza, że z innym selekcjonerem, który mnie nie obrażał osobiście, byłoby wyżej. Pamiętacie mecze Paulo Sousy? Nie mieliśmy problemu, żeby wygrać. No, ale trener Brzęczek już tu gotowy na nawet. Reprezentacja Czesława Miniewicza zagrała fatalny mecz z Meksykiem, ale reprezentacja Polski gra dzisiaj świetnie. O, to był faktycznie Mati Ecepecie. No nie wiem, Mateusz Kasz. No. Mati Ecepecie. I to Mati Ecepecie tu... Nie, o tego zawodnika mi chodziło. Tego 24, Frankowski. O, proszę. Frankowski. Nieoczywisty bohater przy tej akcji bramkowej. Bardzo nieoczywisty, bo on... On zaliczył ten odbiór, tak? Tam. Kasz zagrał do Frankowskiego, Frankowski przytrzymał piłkę, poczekał, aż Kasz wyjdzie na pozycję i mu zagrał do boku, jeszcze zakładając tunel jednemu z Saudyjczyków. Teraz będzie to widać, zobaczcie. Ale zobaczcie, to nie była laga, tylko to było wreszcie podanie. Mati Cash. To dogranie, takie dosyć to jest ambitne, patrzcie, prawda? Frankowski super. Bierze na siebie, przytrzymuje, tunello, świetnie. Pyk. Ależ to było piękne. Ja sobie myślałem, że od razu lewy to nad... No tak, że rzuci, nie? Tak. Że on już tam ale i tak, że to wyciągnął i dograł to. Ale macie rację, tutaj Frankowski absolutnie kluczowa rola. To zagranie Kasza było za mocne, na stratę tak naprawdę. Ale no. Frankowski zrobił tutaj mnóstwo. Czy wydaje mi się, że Kasz chciał mocniej, chciał wypuścić już Frankowskiego na wyjście na 16. Ale dobrze, że poszedł z akcją. I tu, w tym momencie właśnie, już układają sobie najbardziej wymyślne, wulgarne obelgi firmy Roberta Lewandowskiego. Tak jestem w stanie sformułować. Czyli obsia kostka. Urodziłem się na Bołtach, znam ich sporo. Także centymetry go dzieliły. Centymetry. Ale Piotrula, ja nie mogę. Jakby ale co siadło. Najmniej był liderem Serie A. Ale siadła. Siadła mu piłka na nodze pięknie. Powiem tak. Ciekawostkę mam, taką piłkarską, stricte teraz bardzo, taką ekspercką. Ta akcja byłaby niemożliwa, gdyby Cash dostał czerwoną kartkę chwilę wcześniej. Nie. O, przepraszam, są już pierwsze memy papieskie związane z meczem. A, to możesz... możesz pokazać do kamery, bo jest bardzo dobry. Bardzo. Nie wiem, czy tutaj... Chyba nie będzie widać, ale znajdą sobie. Wrzucimy gdzieś tam. Proszę bardzo, tu jest Jan Paweł II na murawie. A, no właśnie, tak jest. Jaki kurwa faul, jak Allah nie widział. Tak dziękuję. Ajajaj. Dobra, to teraz tak. Czy uważacie, że powinniśmy grać w dziesiątkę? Tak. No nie da się ukryć, że powinniśmy grać w dziesiątkę. To trzeba przyznać jasno. Ale ci Saudyjczycy też tacy. Kurde. Nie, za dużo jakby żebrali o faulę też. Żebrali. Wyżebrali tego karnego, ale żebrali o tą drugą żółtą kartkę Drazińskiego, tak. Myląc go z Kaszem. No to już było absurdnie. To było takie jumpnięcie szarka. To było przekroczenie pewnych granic. Ja to się boję, że my to wygramy.
Przerażająca myśl. Tak. Bo potem, co wiesz, to będą te nadzieje. I w ostatnim spotkaniu z Argentyną przegramy, a wygrają Saudyjczycy i skończy się jak zwykle. Kurde, jak my to wygramy, to z kolei na występ mi najebani wszyscy przyjdą. No to nawet. Słuchaj, to nie będę chciał opowiadać żartów. To mogę już... Ja folguję swojej radości, jem oliwki z anszła. No, a to... co? Jak dobry dzień to na całego. Bartek H. pisze, są dwa warianty. Albo futbolowi bogowie ultowali się nad biednym polskim ludem, albo grają z nami w szachy 5D. I cholera wie, co nas czeka w drugiej połowie. Też się tych trochę szachów 5D obawiam, że nastąpi takie totalne odwrócenie. Nie, nie. To wciąż może się układać pod najbardziej bolesny scenariusz, czyli awans Polski z grupy, jeszcze z pierwszego miejsca, trafienie na jakąś Tunezję, jeśli lewy by strzelił karnego z Meksykiem. Jeśli. I tego braknie, bo Argentyna tam wiadomo, wygra na przykład z nami i 4 punkty jednak braknie. No właśnie, teraz najprawdopodobniej się zamkniemy znowu w defensywie w drugiej połowie, nie? Dlaczego? To jest właśnie pytanie, na które chciałbym poznać odpowiedź jak najszybciej i cieszę się, że wkrótce ją otrzymamy, dlatego że chyba cię jeszcze Mieszko nie było, bo przed live'em rozmawialiśmy, czy już podczas live'a, że Piotr Klimek, znany statystyk, wyliczył, że drastycznie, ale to drastycznie, o kilkanaście punktów procentowych, albo nawet kilkadziesiąt punktów procentowych, rosną nasze szanse na wyjście z grupy, jeśli strzelimy drugiego gola. Przy 1-0 tam te szanse są na poziomie X. Okay. Podejrzewam, że to pewnie jakieś, nie wiem, 15-17%. No tak, no bo to... A przy 2-0 już rosną drastycznie, no bo wtedy wiadomo, że przy golach będziemy postrzegani w sposób premiowany. Ale tak, czy ty się trochę nie rozpędziłeś, Kuba, że my tutaj... My nagle jesteśmy tą reprezentacją, która 1-0 nie zadowala, my będziemy grać o dwójkę. Ale nie, ale rzeczywiście, tak patrząc na możliwe scenariusze, no to zakładamy, że tak, Argentyna wygra z Meksykiem, Argentyna wygra z nami, tak? Taki w tym momencie najbardziej prawdopodobny scenariusz, czyli nieprawdopodobny, może być różnie, ale prawdopodobny. I rzeczywiście z Meksykiem na bramki, jeśli Meksyk wygra z Arabią, tak? Jeśli Meksyk wygra z Arabią. Liczymy na... A remis tam, to też znowu liczymy z bramki z Arabami, prawda? Zarabia, tak. Więc rzeczywiście bardzo jest duża szansa, że te bramki mogą mieć kluczowe znaczenie. Absolutnie. Dlatego liczę, że w drugiej połowie wreszcie zaczyna ofensywa pasz, reprezentacja Polski. Tak jest. O to chodzi. Spojrzysz sobie na czat. Stały klient pomosu. Saudyjczycy też przy tej ręce i prawej sankach wynika powinni dostać kartki. No tak, Saudyjczyk, który złapał piłkę w ręce, bo mu się zamyśliło i pomyślał przez chwilę, że jest teraz na boisku treningowym, no powinna być to żółta kartka i ten wjazd wynika faktycznie tutaj też czat słyszał. Ale jak mówię, nie kłóćmy się za bardzo o te żółte kartki. Tak, tak. My w żółtych kartkach i tak już wygraliśmy. Jak się mamy, niedostawaniu ich. Jak się mamy licytować na błędy sędziowskie, to i tak myślę, że Polska będzie dosyć wysoko w takim rankingu. W niewydrukowanej tabeli. Plus 100 punktów dla nas i 40 trofeów. W tym Copa America. Ja się tylko boję, co będzie z cenami paliw, jeżeli wygramy to spotkanie po takim czymś. W poniedziałek Orlen wybuchnie po prostu. Tankujcie sobie herbatę, chłopaki. Trzeba będzie tam wodę z okienko dorobić. No, dokładnie. To będą ceny podawane za pół litra. Patrzę jeszcze tutaj na V-Bilika, korzystając z tego, co tu mam. No i taki delikatny. Ale się gwizdne niestety teraz takie wyżywar. Tak, to są takie aptekarskie, takie typowo karne, które dyktuje się wyłącznie wyżywar. No tak, to fakt. Najgorsze jest to, że po części można było się tego spodziewać, bo... No, było parę reprezentacji, które już spotkały się z tym. Chyba nawet Arabia Saudyjska w meczu z Argentyną, że różne te karne są. Jedyny chyba taki, gdzie było faktycznie wzajemne przytulanie, a nie było ostatecznie karnego, to mecz Anglia-Iran, gdzie Harry Maguire został tak złapany w pół i nie było tam rzutu karnego, a w drugiej połowie zresztą rzut karny był przy wielokrotnie mniejszym przewinieniu. Więc faktycznie można się było tego spodziewać. Szkoda, że daliśmy. Chociaż w sumie nie szkoda, bo jakbyśmy nie dali okazji do tego karnego, to byśmy nie zobaczyli interwencji turnieju. Więc w sumie być może to był taki boski plan bogów futbolowych, żeby pokazać, jak szczęsny piękny. Ale teraz, Kuba, do ciebie byłaby ciekawe pytanie. Fabiański wznawia w przerwie karierę reprezentacyjną. Co robisz? Kuba jest największym fanem Łukasza Fabiańskiego. Większym niż mama. Zawsze podkreślałem, że Orys Leczek miał rację. Jak ktoś strzeli dwa gole, to trzeba go zdjąć, bo już nic lepszego się nie wydarzy. Wojciech Szczęsny doszedł do swojego sufitu. Już nic lepszego nie zdziała. A Łukasz Fabiański na świeżości. Jeszcze to jest prawdziwy dziennikarz. Wybrnął, obroni każdą teorię, nawet zmianę Wojtka Szczęsnego. Orest Lęczyk argumenty dał.
w rozegraniu mógłby dać więcej niż Wojciech Szczęsny, a przecież potrzebujemy pójścia po drugiego gola bardzo mocno i agresywnie. Jestem w ogóle ciekawy, jak Czesław Michniewicz do tego podejdzie, bo moim zdaniem dalsza gra Matiego Kasza jest dość ryzykowna. Biorąc pod uwagę, ale Medi na Marcie zrobił. No właśnie. Nie zazdroszczę dylematów, to jest problem. Nie zazdroszczę dylematów Czesławowi Michniewiczowi. No ale kogo byś prowadził na prawo? To jest dobre pytanie. Być może Bereszyński. Panowie, czy jakaś doleweczka, jakaś herbata, coś? Bardzo chętnie. Tak? Będziesz strzał parą? Nie, już. Ja tam tej. Soku, wody. Coli zero. O, wyjedliśmy. Ale jest drugie otwarte. Ja dziękuję. Nic nie chcesz? Nie, ja dziękuję. Ja będę pościł, kiedy podziękuję w kościele za interwencję Wojciecha Szczęsnego. Do tego czasu nie spożywam pokarmów mięsnych, ani nie czegoś, co nie jest wodą. Pustelnik Jakub, który w bałtyckiej pustelni, która ma 2,5 km od wszystkich atrakcji świata, będzie pościł do końca mundialu, dopóki grają Polacy. A że Polacy idą do finału, prawdopodobna śmierć głodowa. A dzisiaj się zorientowałem, że od jutra jest adwent i dzisiaj się zorientowałem, ile przytyłem podczas mundialu, więc ten post jeszcze trochę potrwa, żeby wrócić do starego. Ale adwent to jest dobrze czy źle? Adwent to jest, w ogóle są dwie takie okazje dla katolików, takie drugie szanse, tak jak są zebrane drugie piłki. Bo normalnie tak wyobrażam sobie, kiedy jesteś ateistą, masz postanowienia noworoczne. I to jest wszystko. Możesz no, niektóre nie mają żadnego sensu, bo wiadomo, no właśnie, łamiesz się mniej więcej 10 stycznia. No nie, przy Trzech Króli już idziesz w bal. Albo przy Trzech Króli. Więc jeśli chodzi o katolików, to zaczynasz taką forpoczną, jest adwent. Masz postanowienie adwentowe. Od 27 listopada w tym roku zaczyna się do świąt. No i wtedy już możesz, no mam jednak słabą wolę. Potrwał mój adwent 7 dni i się złamałem i znowu ją słodycze. Ale to zaraz jest nowy rok, spróbuję z postanowieniami noworocznymi. Robisz postanowienie noworoczne i znowu, no łamiesz się po 6 dniach, ale zaraz jest wielki post. I w wielkim poście znowu dajesz te same postanowienia i masz trzecią szansę, żeby się dało. Wiesz, tam powinieneś spróbować tego kalendarza adwentowego. Stalimielec. Masz tam czekoladki, to... Ale kalendarz adwentowy Stalimielec. W środku ciekawe, znaczy na pewno powinni. Oliwki. Synchronizujmy transmisję dla Marcina. 12, 13, 14. No, mam nadzieję, Marcin, to wystarczyło. Za nami już 18, 19, 20 sekund drugiej połowy. Wciąż jesteśmy liderem grupy C. I walimy ich na ten, do zera. Grupy śmierci dodawaj. Zawsze. Herbert Renard zafrasowany. Najwybitniejszy trener na tym mundialu. Nie daje sobie rady z polską taktyką. Rewelacja turnieju pokonana przez Polskę. I co? Polska bez straty bramki na turnieju. A już minęło z doliczonymi minutami, to ze 3 spotkania. Są 3 kartki. To jest czarnym koniem turnieju, bo Polska już faworytem. Tak jest. Antoni Macierewicz Junior pisze na czacie, to wygląda jak ukraiński stream. Wpierdają konserwy, piją czaj, jeszcze tylko brakuje tego typa, co zjada cebulę na kilogram. A mam kilogram. To jest pomysł na mecz z Argentyną. Kilogram cebuli. Z cebulą tylko czerwoną. I to był smak taki cebulowy. Albo cebulosz jeszcze jest też do jedzenia. Matty Cash wybił piłkę na popularny kornier. Matty Cash, który po zakończeniu kariery na 100% trafi do Fame MMA. Myślę, że tym łokciem już sobie zapewnił kontrakt. Nie, ja go widzę bardziej jako działacza klubu Spniew. Taki już stary dresik, tak? Wąsiska zapuści. Tak? Fajkę zacznie tak jarać. Body! Karo mocne. Nie tak się korniery karo mocne jeszcze są. Medykę się zdobędzie. Powiedz, że są. Specjalnie uruchomione zostaną. Tak. Karo mocne. Tak. Czy żeby Krychowiak, ale bez kartki. Nie, Krychowiak też delikatnie go zahaczał. Krychowiak oraz Matt Cash mają immunitet, jeśli chodzi o żółte karty. Mają tą kartę z Eurobiznesu. Wychodzi z więzienia. Albo jakoś jest karta stałego zbieracza żółtych kartek, to które się odpuszczają po prostu. Tak? Co piątej nie ma. Tak, 11 żółta kartka odpuszczona. Jest gol.pl, czyli Marcin, który nas realizuje. Z kącika statystyka. Polska jest pierwszym zespołem, który otrzymał 3 żółte kartki w pierwszych 20 minutach meczu na Mistrzostwach Świata od czasu meczu Włoch z Meksykiem w 2002 roku. A potem nic, zobacz, a potem czysto gramy. I znowu w historii futbolu melduje się Polska. Żółtymi literami. Tak jest. Żółtymi. Żółtymi literami. Żółte prawie jak złote. Złote, a skromne.
Ajajaj. Albo nawet żółte, a skromne. Przygotowują się do dośrodkowania Saudyjczycy. Nie, zaraz ich wypchniemy, zobacz już. Przygotowują się do... Wstawaj, chłopie, bo już też udajesz. No, strasznie szukałem tych fanów. Co najmniej jakby dostali z łokcia w pierwszej połowie. Nic z tego nie było. Dokładnie. To chłopie, dostałeś z łokcia w pierwszej połowie i tam nie było faulu, to co ty w ogóle szukasz? O, Arkadiusz, ale przytrzymał piłkę. Powiem wam brawo, szczerze. Areczku. Powiem wam szczerze, że panowie Saudowie trwonią sympatię, którą sobie u mnie nagromadzili swoim występem przeciw Argentynie. Bo nieładnie się zachowują. Aż tak chamsko łapiąc te fałdy. Dobrze, że my gramy czysty futbol. Tak myślę, że nagromadzona u Saudyjczyków sympatia do Polski po pierwszym meczu, po tym wspaniałym futbolu, dzisiaj dynamicznie się rozwija. Nie wiedzieć czemu. Zobacz, no! Prawdziwie. Ojojoj, ale mógł szukać tam czerwonej kartki dla tego bramkarza. My jesteśmy ponad. Nie chwalił, szukają sobie Saudyjczycy. My jesteśmy ponad. My nie potrzebujemy pomocy sędziego, żeby wygrać mecz. W ofensywie nie, w defensywie czasami troszeczkę. O, będzie rzucał aut nasz rezerwowy. Wreszcie trzeba. Sędzia to zaakceptuje, skoro zaakceptował łokieć w twarz. Dlaczego nie? Wprowadźmy 13, 12. Al Onufry zdecydowanie widać, że zmartwiony, zafrasowany tym, co się dzieje na boisku. O, będzie gwizdał pan Sampaio. Coś tam kardynał. Moment. No nie, że z łokcia dostałeś w głowę i znowu nie wiesz, że dzisiaj łokci nie gwizdzemy. To tętnie. To tętnie. No. A Lewandowski jeszcze jest bez kartki. Nie, no to się głowami, no bez przesady. Uderzyła. Nic tu się nie zdarzyło. No, też tam lewy nic. Nie, no nie. Rozumiem, jakby lewy się przespacerował typowi, nie wiem, po bicepsie, to może bym gwizdnął, ale tutaj... A nie, jednak nie, bicepsów jednak też nie gwizdzemy. Nie, no dziwnie się zachowują. Oni próbują wywrzeć presję na arbitrze teraz. No właśnie, że Polacy grają bardzo brutalnie i trzeba teraz gwizdać każdy faul. To jest stara, a klasowa metoda. Ciekawe. Nie, no to, ale to mnie ten. To no, ale nie wiem, czy oni ogarniają, że w pierwszej połowie nie widział naprawdę oczywistych faulów, to nagle zobaczy jakieś wyimaginowane. Nie jest to dobra strategia. Nie, irytują mnie. Wsieli mnie zirytowali. Jestem rozśledzony aktualnie, jeśli chodzi o zachowanie. Powiem tak, czas i tak jest po naszej stronie. Tak jest. Jeszcze tylko 100 minut, biorąc pod uwagę, ile doliczy. I kolejnych 10. Ajajaj, mają piłkę. Nie lubię tych momentów, kiedy mają piłkę. Czyli większość. Spokojnie, czyścimy to. Bez faulu tylko tutaj. Dobrze. Spokojnie. Milik w obronie. Milik tak na prawej obronie, proszę bardzo. Ile maksymalnie rzutów karnych może obronić bramkarz na mundialu? Warto to sprawdzić. Będziemy sprawdzać. No, ale gra pauzą u nas teraz. Tak. No, emocje. Że to jest podniosły moment. Dobra, na krótko rozegraj, okej. No wypychamy. I strzał. Strzał by jak Grzegorza Kierchowiaka. Tak. I rzutka i przewrotką? Dobrze. Ale tam trochę go trzymał za rękę. Żeby... Podobało. Nie były to podwójne nożyce Tsubasy z pierwszego treningu w Nankatsu, ale niech będzie. No, również nie był to Brazylijczyk. A patrz, jak Nick cofał ręce od razu. No, dobra. To taka przewrotka typu jestem gwiazdą GKS-u Bełchatu. Ujek. A dzisiaj GKS Bełchatu ma urodziny w ogóle. A, no to wszystkiego najlepszego. Co tu się wydarzyło? Na pewno nie nasz fałd. To już wiemy, że ten arbiter jest... Zasłużyłeś już na dwie czerwone karty. Pokażesz. Przy trzeciej już naprawdę. Jutro idziemy z kwiatami pod ambasadę Brazylii. Naprawdę warto odwdzięczyć się Brazylijczykom. To jest naprawdę bliski Polsce kraj. Skład Brazylii w rozwoju polskiego futbolu jest po tym spotkaniu niewiarygodny. Kraj kawy, Kurytyba, Romario w Lublinie. To są te wspólne, piękne karty. Paulinho w LKS-ie. I sędzia. Cieszę się, że nie są małostkowi, choć oszukaliśmy Romario i prawie zniszczyliśmy Paulinho, to sprzyjają nam. Paulinho po prostu odebrał lekcję, która przydała mu się na całe życie. Gdyby nie LKS, nie byłby w Barcelonie. Tak. Co prawda po Łodzi chciał kończyć karierę i zajmować się absolutnie czymkolwiek innym, ale... Jest taka teoria, że wszystko, co cię spotyka w życiu, ma wpływ na to, co cię spotyka później. Może gdybyś nie przymierał głodem w McDonaldzie na Redkini, to potem nie osiągnąłbyś tego, co osiągnął. To prawda. Dobrze, zgrani kolanem po ziemi. No, ale fałują naszego Krychowiaka. Dawaj tam żółtą kartkę panu Saudowi. Tak jest. Co? Będzie żółta kartka na Krychowiaku? Nie. Nigdy w życiu tyle fauli na sobie nie miał Grzegorz. Jest tu faul, oczywiście. I to jest ten symulant, co się położył przy Bieliku.
Wyjątkowo Krychowiak trafił w piłkę, nie w nogę przeciwnika. Ale dumnie kroczy Krychowiak. Dziesiątka. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Tu chłopaki się cieszą, że tylko 0-1. Tak, jest. Tęższy trochę. Że jeszcze są jacyś piłkarze, którzy nie mają połamanych Achillesów po meczu z Polską. No. O, solidna laga. Taki na wiwat. No nie, no, no dlaczego? Nie, no, nie bądźmy aptekarzami. Bardzo płynny ten mecz taki, dużo ciekawych akcji. Tak. Tak. Nie, no pan aptekarz jest. No co, no złapał go, słuchaj, no. Kolego. No. Bardzo cię lubię, przyjacielu. Przepraszam, że cię kopnąłem przy tym karnym. Nie chciałem. Dobrze, trzeba wybijać z rytmu. Kurde, no to 1-0 nam aż nie daje tak dużo. Kuba, naprawdę, bo zaraz no, będziesz tęsknił za tym wynikiem. Proszę cię, nie. Doceńmy to, co mamy. O, Jeremy Sochan, znaczy Jeremy Sochan. No. Jeremiasz Sochan nawet. Mm. O kurwa, ale safe. So, ale safe? Ale tak, safe. Ale safe napisał. I Miki mu odpisał i bije rekord lajków. Yeah, Jeremy, this is kurwa amazing. Co napisał tak? Miki 10-10. Kimkolwiek by nie. A ciekawe, jak kibice Spurs się do tego odnoszą. A Jeremy dobrze, że ogląda. Elegancko. Jeremy dobrze, że ogląda, bo baliśmy się, że będzie musiał grać, jak będziemy dalej grać w takim stylem gry, jak w meczu z Meksykiem. Dobrze, zabijamy konsekwentnie mecz. Tak, no jeżeli chodzi o futbol, to jesteśmy jaroszami, ale wynik... Klasa. Nie ma karnego żebraku tam. Nie, ile? Co? O Jezus. Ja znowu bronisz często, ale mam... Ale patrz, będzie leżał teraz, aż mu wartu pomoże. Pokaż to, no, powtórkę, panowie realizatorzy. No, niewiele o tym wie, ale to ja dyryguję tym, co realizatorzy. Tak, tak, że patrzcie, się posłuchali kasy. O kurde. Jak ty to robisz? Sygnał ode mnie. Czekaj na sygnał ode mnie. Nie. No, z głodu. Ale tutaj ale było niefortunnie. Przytrzymanie... Ale Wojtula nam znowu wyciągnął. Udem wyciągnął. Dobra, jest drugi replay. No to tutaj jest z głodu, ewidentnie. Nie, no gdzie? Ale tu trochę zamieszania się wdało, rzeczywiście. A Bielona trafił w pupę, dlatego to zwróciło do nas powrót. Asysta byłaby tyłkiem Bielika. Kiwior, tyłek, lewy, tyłek. Brawo. Bielika, dobra. Taka z piłki ręcznej trochę interwencja. Rozsierdzony Herbert Renard. Z halowej bardziej, z futsalu. Tak. Gdzie ty po ziemi masz piłce ręcznej bronione piłki? A jak już takiego szczura puszczasz z zaskoczenia? Szwed 1-2-3-4 prosi. Panie realizator, proszę o lepszą synchronizację zegara. Jest 5 sekund różnicy między czasem gry, a reakcją chłopaków. Oni reagują za szybko. Okej. Okay. 55-37 jest teraz. 38-39-40. 41-42-43-44-45-46. Ale ukradłem czas transmisji. Jak nigdy. Posiadanie mikrofonu bardzo wysokie. Tak się synchronizuje. Tak, tak jest. I wtedy realizator tak klika. Pyk. Jest 46. Okej. Okay. Zauważę też czat, że Bielik najpierw ten karny taki, jaki był, a teraz byłaby asysta pupą do rywala i mógłby to być gol dla Królestwa. Ale nie wiem, może ktoś inny zagrałby gorzej. Kto wie. Mariusz Czapski z kolei sugeruje, że ten mecz przedłuża agonię reprezentacji Polski. Ustosunkujecie się. Znaczy piłkarsko, nie da się tego ukryć, ale jeżeli chodzi o wyniki, jesteśmy liderem. Bijemy pogromców Argentyny. Tak. Argentyna w tym momencie przy nas ma 46. miejsce w klasyfikacji FIFA. Ja bym powiem tak, jeśli ten mecz się tak skończy, Argentyna nie jest w stanie nas dogonić nawet w tabeli. Ej, no nie, to jest żółtko. Pokaż panu temu. No przecież kurde, wychodzi... A Piotruli? Piotrula by zagrał piłeczkę i by był gol na pewno. No Piotrula z piłkami do przodu, jeżeli chodzi o podania, to też nie jest za bardzo za pan brat w reprezentacji Polski. Ale jeżeli chodzi o bramki, to ty tam. No nie będzie żółtej kartki za to, no panie. No, panie prezes. Sędzia, jeśli chodzi o kontrolę meczu, jest jaroszem, ewidentnie. On już rozdał wszystkiemu, zabrakło po prostu. Tak, chyba już on zagrał na mniej niż 7 kartek w spotkaniu. Ma 2 kupony. Over 7,5 i under 8,5. No. Ale ładnie. No. Nie ma noga Bereszyńskiego. Ja istnieje. Frankowski, wrzucaj. A jakby go jeszcze przełożył na lewo. No. Ale spokojnie jest. Ale Mateuszka, ale to była korona Kielce. Marek Sokołowski vibe. brawo Mati, brawo. Możesz spokojnie możesz się wciskać. Tu muszę coś kliknąć. Pyk. Nie jest jasne. Proszę, muszę dać pilota tutaj, bo nie wiem. Gospodarzowi.
Teraz już chyba będziemy po prostu słuchać, co krzyczą sąsiedzi. To jest najlepsze, że Leszek ma, jak w szpitalu, telewizję na monety. Tak, 2 złote trzeba wrzucić. Także to. I właśnie pokazuje na przykład transmisję czas do meczu, godzina 36. Turkusowa gorączka. Dawaj, rolnicy Podlasie. Tam już zobaczyliśmy interwencję Szczęsnego. Nic lepszego nas nie spotka. Była zmiana w przerwie w reprezentacji Arabii Saudyjskiej. No, bylibyście zdziwieni, gdybym powiedział, że była zmiana w reprezentacji polskiej. Al-Abed pojawił się w miejsce Al-Najjego. To wiele zmienia, myślę. No, to dużo mówi o społeczeństwie Arabii Saudyjskiej, tak, że robią takie zmiany w przerwie. Kurde, naprawdę potrzebujemy drugiego gola. Naprawdę. Kuba forsuje taką odważą. Tak. Zamiast się cieszyć tymi minutami, kiedy coś wygrywamy, gdzie jesteśmy naprawdę do przodu. Kuba, czekamy na kontrę. Jedna porządna kontra. No tak, bo w miarę upływu minut Arabia będzie musiała się odkrywać. Nie będzie musiała się odkrywać, bo wystarczy jej zwycięstwo nad Meksykiem. Więc nie musi wcale grać all in. Ale nie no, może zagra. Zobaczymy, co pan Herbert przegra. Ale z drugiej strony, co jest za różnica, czy przegra 1-0, czy 2-0. Pięknie. Aj, podanie w ślizgiem. Też taka firmóweczka w sumie. Podanie w ślizgiem, ulubione zagranie wielu Polaków. To powinno być w FIFA takiej, wiesz, specjalnie spersonalizowanej dla polskich graczy. W podanie w ślizgiem, w ślizgostrzał. Centrostrzał. Ale to zdecydowanie. To jak pod A po prostu. Tak. Machnięcie ręką w kierunku podającego. Tak. Nie tak. Kurde, klepią. Oj tam. Ale się zgubię. Ale klepią. Zaraz tam będą żebrać o faul. Zobacz, już. Ojej. Duże szczęście. Duże szczęście. Czy ty nadal chcesz to 2-0? Czy możesz uszanować Kuba? To jeden. Nie. No bo rozklepali raz, troszkę nas. 2, 3. Pyk. Jeszcze zwód. 4. No. I strzał. No. O! Statystyka drugiej połowy. Posiadanie piłki. 21% Polacy. I to przeskoczyło z 13%, które było przed chwilą. My musimy cierpieć. To jest nasz narodowy model gry. Mamy 21 celnych podań, Arabia Saudyjska 101. Ej, ale strata Kiwiora. Jeju! Czy twój kolega... I Kiwior odzyskał. O Jezus Maria. Narzekaliście na te lagi. Narzekaliście... Proszę, macie. Narzekaliście na lagi. Nie wiem, czy tam... Mam nadzieję, że nie zahaczył tutaj, bo Kiwior po stracie jeszcze próbował tam... Brazylijczyk uspokaja. Jeszcze jedna bramka i będę musiał im uznać. No. Tu, w tym momencie. No. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Czekaj. Nie. Nie. Ale nie zahaczył, nie? Nie, też mi się wiatr, wydaje, nie. Wiatr tylko zrobił. Musiałby z drugiej kamery pokazać to. Też mi się wydaje, że nie. Ale tu daj mu żółtą kartkę. No naucz go, żeby nie symulował. Ale naprawdę, panie sędzia. 15 minut drugiej połowy, 23 celne podania Polaków, a 33 podania ogółem. Dzisiejszy wyjątkowy bilans tej drugiej. Chyba Kuba nie idziemy na po to 2-0. Pamiętajmy, że Japończycy w wygranym meczu z Niemcami mieli 65 celnych podań przez całe 45 minut. Co prawda pierwsze. Co? Gdzie? Co ty widzisz, panie Brazylijczyku? No Robert się przespacerował znowu po bicepsie tego samego typu. A on jakieś tam ma pretensje na rybkę. Gościu skończy z taką ręką jak Jack z Mortal Kombat. To ja teraz będę w Mortal Kombat. W Arabii Saudyjskiej brakuje bandażu. Już niestety nie przewidzieli aż tylu kontuzji. Mamy Kano, mamy Goro i mamy też Jacksa. Niech to gościu zbiera cały Mortal Kombat po stronie Arabii Saudyjskiej. No niestety dobrze przyjął. Znaczy, moglibyśmy spróbować coś jednak pograć w tym meczu. Spokojnie. Śledzę czat. Czat już wydaje z siebie tylko takie westchnienia ulgi i przerażenia na przemian. No nie wiem, czy nie było spalonego. Był. I centrostrzał. Dobrze. No to wchodzi. Kamiński w miejsce Zielińskiego Piotruli. No wiecie co? Ładne rzecz. No Piotrula co prawda bramkę strzelił, ale jak zwykle nic nie pokazał. Także... Albo to jest zmiana typu Orest Lęczek. Już tak, strzeli, no, już nie strzeli. Ale w sumie to dziwne. Tak naprawdę dziwne, bo wydaje mi się... Nie, no ale serio, on strzelił bramkę, okej, trzeba mu to oddać, ale on nie zrobił jednego celnego podania do przodu, a jest 62 minuta, a to podobno jest mózg całej operacji. No tak będziemy teraz grać. No, jak najprędzej. No na kontry. Potrzebujemy szybkich piłkarzy do kontr. No, Milik na dziesiątce. Dawaj Franek. Łowca asyst. Jest! Milik poprzeczka! Ja pierdziele! Nie, to jest drama. To jest klątwa. To jest klątwa Milika.
Przecież to był moment, to był właśnie ten happy end wymarzony. Milik po latach cierpie strzela na 2-0. No nie. Milik strzela na 2-0, po latach cierpie. Nikt nie pamięta tej bramki po latach, bo wszyscy pamiętają tylko interwencję Wojtka Szczęsnego. Wszystko układało się w spójną całość. Dlaczego tego nie strzelił? No dobrze, ale było. Pięknie się złożył, znakomicie uderzył. Wszystko idealne w tym uderzeniu. Poza tym, że... No nie byłoby szans. No nie miałby szans zareagować w ogóle. Ja nie mogę. Oj, nie, no odkąd Milik jest naszym ulubionym piłkarzem, Leszek to nie wiedział. Może... Pamiętajcie tak, jego agent będzie do was niedługo dzwonił. Panowie, błagam, ja wam koszulek nakupię, kogo chcecie. Tylko dajcie spokój Arkadiuszowi. Kuba, zobacz, co się dzieje z Arabią Saudyjską, odkąd Kerry Renard jest naszym ulubionym selekcjonerem, a troszkę zaczęliśmy narzekać na Michniewicza. Tak, ale teraz to jest ten moment, poklepaliśmy ich. Ajajaj. Co? Jak ich? Wracaj Krychowiak do obrony, a nie tam... Trzeba zjeść oliwka z tego wszystkiego. Ale pamiętajmy o tym, co mówił Rocky. Jeden gol rocznie. Arkadiusza no, pamięta. Jeden gol rocznie. A skoro teraz już awans jest prawie pewny, to z Argentyną też nie ma co strzelać. Dopiero w 5-8 Francji. I wtedy dopiero Arkadiusz mi. Naszemu wasz buta zdjął. Za to nie ma żółtych kartek? Nie no, że to akurat Arkadiusz Milik, no. Dlaczego? Ponieważ pewne stałe, Kuba, w życiu muszą być. Czwartek po środzie, Milik z poprzeczką w jakiejś ważnej sytuacji. Ja się tylko boję, żeby to się nie zemściło. A jeszcze patrz, jeszcze Szemnoziński atak. No co, pewnie myśli się, że pierwszy deznan będzie Milik. Nie, mam do niego zaufanie. On zaraz strzeli go, zobaczycie. I dostaje piłkę. I się ładnie składa. Ale zobacz, Milik to... Milik na dziesiątce robi się rewelacyjnie. Nie no, Arkadiusz jest najlepszy dzisiaj. Tak jest. Nie, ale prawda jest taka, że zobaczycie, Milik na tej dziesiątce zrobi 1000 razy więcej niż Zieliński, no. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek rozegranie, przyjęcie i przytrzymanie piłki i podania do przodu. Zieliński niestety w reprezentacji nadaje się do strzelenia bramek. Albert, nie żyje, buty spadły. Jeśli komuś spadły buty, to faktycznie. Lekarze są zgodni. I fizycy, którzy obliczają to, ile siły potrzeba. No i proszę! No! Nie! Nie, Bogiaru! Słupek! Futbolowi bogowie się mszczą. Oj, mszczą się, nie mszczą, ale nie. Atakujemy cały czas. Ale się drażnią z nami. To, żeby nie było drugiej żółtej teraz dla Mateusza Kasza przed chwilą. A tu Mati? Tak, kopnął tam kolesia. Jak w zegareczku wszystko chodzi. 60 minuta, czasami nie do ataku. I tu jeszcze w porowy pośladek dostał. Niedobrze. Nie ma kartki, nie ma kartki, nie ma kartki. Co? Jakąś trzy im pokazałem, ile wam pokażę? No. Bej, dupę. Tak jest, krepiemy, walimy, nie ma sensu. No, ja cię skręcam, ale bronił. O Jezu! Nie, no to Lewandowski lewym kolanem. Nie, obronił, zobacz. No nie, lewy kolano. Nie trafił prawą ręką. Nie trafił Lewandowski prawą nogą, lewym kolanem w supek. No nie. Ale dobrze, przynajmniej nie będzie tak, że wszystko przez tego Milika. Lewandowski też mógł strzelić. No, już nie mówię o jego karnym, tak? Trafiłby prawą nogą w piłę i mamy 2-0. I gramy w 11, bo nie wiem, jak z tym kaszem dalej będzie. No właśnie zastanawiam się, czy ten Mateusz to dotrzyma przy takim tempie kopania. On już dwie czerwone kartki mógłby dostać, nie dostał żadnej. No, no, tak. Spokojnie, chłopaka. Nieśmiertelny. Jeśli Michniewicz go nie zdejmie, to znaczy, że nie ogląda meczu, że Michniewicz, nie wiem, rozmawia z przyjaciółmi przez telefon albo robi coś innego. Chyba, że go nie zdejmuje, bo rozmawia z przyjaciółmi przez telefon i dlatego Kasz nie ma żółtych kartek. Ale takiej teorii wolałbym nie forsować. No gdzie? Krychowiaka nam kopnęli. Spokojnie, tu wraca ktoś. Ale po Frankowski. Nie, czysto. Czysto, no gdzie? Jaki faul? No, panie. Dobra, ale kto tam może wolne strzelać? Ale jak mieliś to wejść. Patrz, sięgał gdzieś coś. Nie, to potem dezodorant. Rozpylał zapach stali Mielec. No tak. Tym się posługiwał. No wszyscy czekają na perfumy od Iskry Stolec. No. Nie, może był fał. A dobra, delikatnie. A Bielon Makar. No ale kto u nich będzie wolne strzelał, człowieku? Bielik gdzieś w tym meczu lubi się zabawić w trudnych dla nas momentach. Oby to nie była ta sytuacja. Czy Bielik też nie ma już żółtej? Nie, dobra, Bielik nie ma żółtej. Sprawdziłem, nie ma żółtej. Była zmiana, Al Ghanam za Al Breika. Jeśli pytałeś, kto masz strzelić, to możliwe, że Al Ghanam, który strzelił 2 minuty temu. Słuchaj, na bramce jest Wojtek Szczęsny. Tak pół jest. Człowiek, pół mur. Tak, w grze o tron w tym momencie Wojtek Szczęsny może grać mur po prostu. Tak. Samodzielnie. Może grać zaporę broniącą ludzkość od zimowych stworów. Mhm.
No tutaj lecznik bardziej. No nie, Milika położyliśmy. Najgorzej. Milik razie? Nie, Milik robi dziwną pozycję. Tak. Milik się oświadcza. Milik się chowa za nim. Tylko nie we mnie. Nie, ale tak serio, dlaczego on klęknął? Nie wiem. Się boi. No. I co? I zdał egzamin? I proszę co? I Milik, Milik nawet nie drasnęło go. A to chodziło o to? Nie. Milik był jak NKWD. Nieco nie cofnięty nawet o metr. Tak też mi się skarżyło. To zbrojenia. Po prostu Milik był tym drutem, który jest w betonowym murze. Ajajaj. Może nie mam w reprezentacji kolegów, ale za to nie cofają się przed piłką. Ja, a tu jeszcze była szansa, żeby kontrę wyprowadzić. Panowie, coś w tym jest, że naprawdę Arabia Saudyjska się odkrywa, a my bezlitośnie to kontrujemy i ostrzeliwujemy konstrukcję ich bramki. Oj, proszę. Na szczęsnego potrzeba czegoś więcej. Kogo ty chcesz zaskoczyć tym? Nowy kapitan Polski. To się schował. Herb Renard już jest z bidonu schowanego za ławką. Miała być prezydentura. Miała być prezydentura, miały być spotkania z Emmanuelem Macronem, miały być telefony od rosyjskich pranksterów, a jest co? Jest 0-1. I w tej chwili Czesław Michniewicz, według najnowszego sondażu Kantara, to właśnie Michniewicz w drugiej turze, a nie Herb Renard w najbliższych wyborach prezydenckich. 69. Ten, kurczę, ale te dwa aż mnie ochociły te poprzeczki. Aż tupi. Nawet Julek zaczął wierzyć w cokolwiek. To jest duży sukces to tego jest, meczu. To jest dziwne aż. Ale nie, też nie chcę się napalać, bo ja wiem, jak to się potem kończy na sam koniec. Znaczy zazwyczaj koniec jest na samym końcu, ale dla nas czasem jest koniec przyjęcie, meczu. Pyk. No, weź go na plecy. Świeży jesteś młody, no kurde. Nie, nie. Powiem wam tak, to jest long boland. Ale tym razem to nie jest laga. Przy 0-1, tak. To by była laga. Długie podania, bardzo inteligentne. Tak trzeba mówić teraz na to, co nazywaliśmy przed chwilą lagą. W przeciwieństwie do bardzo prymitywnie rozegranego meczu z Meksykiem, tutaj stosowaliśmy wyrafinowane podanie z ominięciem drugiej linii. Diagonalne. Można powiedzieć, że to były podania diagonalne. I po przekątnie. Przez formację, z pominięciem formacji. Ajkuniu. Kurde, Bele, no. Ale że Milik. Że akurat Milik. Spokojnie, jeszcze strzeli. Chyba, że zaraz go zdejmę. Ja tak bym... O, zobacz, jak się gubię. Koniec. O, jest i tutaj. Jest faul. Jest. Nie. Znaczy, ale nie za tak. Milika, nie. Ściągnij Lewandowskiego. No, tak. Zostaw Milika. Zostaw piątek. Zostaw Milika. I strzedł. Nie, powoli. Jezus. No nie, nie. To jest... Nam się nie należy zwycięstwo w tym meczu. Nam się nie należy. Jak zdejmujemy najlepszego zawodnika. Zszedł człowiek totem. To tylko dzięki niemu. Najlepszy piłkarz tego spotkania. Arkadiusz Milik. Dzięki niemu żyliśmy wszyscy meczem zastępczym. Jeżeli chodzi o poprzeczki, on tym targiem nie był zero. On target zero, niestety. Ale dobrze. Milik, piątek piszczelem, tak? Dwoma piszczelami taki strzał na 2-0. Krzysztof Piątek to jest, przypomnę, zawodnik, który miał dobrą rundę kiedyś w Milanie. Więc to jest duże wzmocnienie. Tak. Michał Król pisze, wchodzi Piątek. Najlepsza partia dla gówniary z paletką. Pamiętajmy, że na balu mistrzów sportu, jeśli Piątek doprowadzi nas do 1-8, będą razem na jednej scenie Krzysztof Piątek i Iga Świątek. Nie mogę się doczekać tego momentu. Osiągnięcia, Iga Świątek. No wygrałam jakieś tam wszystkie możliwe turnieje, jestem najlepszą rakietą świata, wyprzedzam drugą zawodniczkę o 1000 punktów. Krzysztof Piątek. Pio. Zastanawiam się, pio. A od kogo się zaczyna reklama Orlenu? Od Piątasa. Aj, był blisko. Leży to tam statystyk. Krzysztof Piątek będzie podpisane. Dobra runda w Milanie parę lat temu. Myślę, że on powinien co roku wygrywać już do końca ten bal mistrzów sportu na bazie tamtej dobrej rundy w Milanie. No dawaj, rzuć teraz. Rzuć w pole karne. To jest najwyższy czas. Ale mamy już Piątka w polu karnym. To jest jedyny moment. Ale to Piątek jest właśnie tym totalnie nieoczywistym rozwiązaniem, które, że Lewandowski nie strzeli żadnej bramki nigdy na żadnym mundialu. Piątek jest w stanie strzelić dwie i to tylko w tym spotkaniu. Zobacz, zawsze... jest długa piła. Zobacz, jaka polska piłka. Zobacz, jak jest Mateusz. W końcu on. Widziałeś? Długi wyrzut z autu w pole karne. Ale zobacz, kto to zrobił. Nasz największy Polak, Mety Kasz. Naprawdę tak. Szybko postępuje spolszczanie Kasza, jak już potrafi nawet. Długi wyrzut z autu w trakcie meczu się nauczył. Michał Jaros 4,5 funta nam przesłał i Argentyna to nam 4-0 na miękkim siusiaku walnia. Może tak się zdarzyć, więc faktycznie pójście po drugiego gola w tej chwili nie ma znaczenia, jeśli przegramy 0-4. Nie, no co ty, taka potężna polska reprezentacja. Nasza, Mateusz. Tak. Proszę bardzo. No! Nie, no. Poprawka. Dawaj, no.
Już szukał Lewandowskiego zamiast tutaj. Chciał uspokoić. Instynktem pocisnąć, to szukał Lewandowskiego. No. Szukamy piszczeli Krzysztofa Piątka. No jeszcze jeden słupek nam został, panowie, pamiętajcie. Tak, do bicia. A potem to już tylko worek z bramkami. Szkoda. No. Ale Robert Lewandowski miał... zeszła mu ze stopy. Nie, on chciał go na tak na obie zrobić. Ale... Nie, chciał, ale zeszła mu ze stopy, bo tak wypuścił bardziej w kierunku ten. Wypchnął go, jeszcze wybił piłkę na aut. Ojej. Dobrze, ale słuchajcie, 73. minuta, my wciąż prowadzimy na mundialu w jakimś meczu, który nie jest o honor. Tak, jesteśmy liderem grupy. Lider grupy, tak. Kraj lidera grupy. A słuchajcie, dlaczego miałaby Argentyna z Meksykiem nie zremisować? Podajcie 5 powodów. No zobacz, nie, oni są w stanie przejść pod naszą bramkę. Jak myślicie, komu strzeli Milik? Argentynie czy Francji? Czy Tunezji? Bo nie wiadomo jeszcze na kogo trafimy w 1/8. To ja myślę, że jak Milik strzeli, to półfinał. A bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że Milik nie strzela żadnego gola, więc organizujemy mecz sparingowy z Litwą. 17 grudnia, świąteczny taki, żeby się przełamać opłatki. Już po świętowaniu Mistrzostwa Polski. Ligowym składem i Arkadiusz Milik. Tak. I żeby utrudnić, Litwini też ligowym składem. Tutaj skina, wszyscy Litwini z Polski. I grasz wydać Mikulanus. Zobacz jaka konterka, jeszcze obił naszego. Onufry, uspokój się, miałeś być z nami. A nie mogłeś w bramce zostać na linii? A jej kuniu. Ale bardzo ładna kontra. A będą mordercze te kontry, bo wiecie, nie było spalone. Nie, na własnej połowie był. Ale po co wychodził ten? Nie. Sąsiad dopiero usłyszał. Sąsiedzi mają opóźnienie w stosunku do nas. Szokujące, naprawdę. Zawsze mamy po 2 minuty do tyłu. Sąsiad chyba kradnie tę telewizję z druta komuś. Od ciebie. To ty kradniesz od sąsiada, a sąsiad kradnie. To już wiesz. Musimy im, znaczy dbać o to, żeby im nie spoilować, bo w sumie teraz trochę mi głupio. A zróbmy jakieś jajtury. Teraz taka gigantyczna rama jest specjalna dla sąsiada. Yes. Ale jesteś okrutny. Nie, nigdy w życiu nie postąpił aż tak źle. Mógłbym, nie wiem, bezbronnych pozbawić czegoś, ale nie tak. Sąsiadów radości. Dobrze. Wysysanie radości z ludzi to moja specjalność. Szczęsny pewnie. Boże, jak to jest najlepszy bramkarz świata. Przypominam, jeśli jeszcze o tym nie mówiłem, że Polacy wyssali grę z kontry z mlekiem matki. A teraz będziemy coraz częściej mieli okazję kontroli. I zobacz, jakie długie podanie. Można powiedzieć, że jesteśmy przy cyco. Tak, to jest ten moment. Ale czasami nie jest spokojny bardzo. Mhm. No, on wie jaki jest plan. Ostatni kwadrans pod ostrzamy. Czasami nie wiesz, już układa, co powie dziennikarzom na konferencji prasowej. Kogo objechać spośród tych, którzy napisali teksty, których nie czytałem? No, spokojnie, będziemy sprawdzać VAR, tak jest. Nie, będzie jednak pan Saudyjczyk podciągał bicepsa, który od jakiegoś czasu mu dym dał u kolan, bo tak mocno został zdeptany. Nie, co? Znowu, no dobra. A jak boli. To on już grałem na czas. 1-0 i zagrywałem. Boli mnie, sędzia. Co cię boli? Boli mnie brak żółtej karty. Boli mnie. Gdyby pan sędzio mógł tutaj coś pomóc. Co, zamrażasz? Nie, żółta kartka dla przeciwnika. Tak, no, co mi pomoże? Skoro chodzi o zdrowie. Tu jest tak. Super. Nie, będzie tam. Nie. Tylko udawajmy. Nie robimy zmian, spokojnie. Ajajaj. No i grają dalej, grają Saudyjczycy. Ale co oni grają? To? Sprawdzę liczbę naszych podań. To jest nieistotne, moi drogi. To naprawdę obiliśmy już słupki poprzeczki, tyle akcji tutaj sam na sam prawie poszło. No dobrze jest. Panowie, tu nie ma co też... 54 celne podania. Do rekordu Japonii jeszcze tam troszeczkę tak dokładnie. Ale mam jeszcze sporo czasu, także będzie dobrze. Potrzebujemy drugiego gola, przypominam. Panie Brazylijczyku, jeszcze troszkę porządnych staropolskich jajcurów sędziowskich i mamy to. Pamiętacie, jak sądziliśmy, że Karol Świderski będzie grał z Lewandowskim od pierwszej minuty z Meksykiem? To też jest spektakularne. Opadnięcie. A jeszcze jest grosik do wpuszczenia. No to oj, turbo. Turbo time. Ale bym się cieszył, jakbym zagościło turbo time.
Grosicki na ostatnie doliczone 30 minut. Ale musielibyśmy przegrywać wtedy, wiesz, 2-0, bo Grosik i obrona to nie są najwięksi przyjaciele. Chyba, że Grosik za Lewandowskiego, to jest jedyne rozwiązanie. Grosik, jeśli chodzi o obronę, to jest to skomplikowane, a także status Szlachta nie pracuje. Tak, tak. Ojej, ale się dało pędzlować. Ale dobrze. Oj, tam zbyt koronkowo. Chyba wreszcie Saudowie też mieli tutaj bardzo dobrze. Ale dobrze, ale naprawdę, Arabia Saudyjska jak Polacy. Tak. Totalnie, jakbyśmy się karnacją skóry i strojami pozamieniali, bo to jest totalnie w stylu Polski. Ale blisko, ale naciskamy, ale zobacz jaka dobra akcja. Nie, zły mecz, pechowy bardzo, prawda? Dokładnie, czerwoną kartkę powinien dostać, naprawdę. Wyciągnął infartem ten bramkarz i tak dalej. Czyli to jest właśnie to, że Polska i tak przegrała ten mecz, tylko że Polska Półwyspu Arabskiego. Polska Półwyspu Arabskiego. Odklepał już, odklepał. Ania wysłała mi smsa, że jak to wygląda, że ciągle z głową w telefonie siedzę. No. Ale ja śledzę czat. Czekasz, czy ktoś napisze z rodziny, no kurczę. Ja tam widziałem, tam pisał z jakąś kochanka, ale to w ogóle... Mówi, że to kolega spił. Nie, ale ona przelała kilkanaście dolarów. Nic. Zobacz, czyścimy w pierwszej linii. Co? Ale Bereszyński jest twardy. Nawet nie poczuł tego. Ja nie mogę. Pięknie. Saudyjczyk już by płakał. O, żółtą kartkę za to. Rynard zaraz wejdzie na to boisko. Mówi, koniec. Koniec tego dobrego. Ale ja wam pokażę, jak się kopie. Zwróćcie uwagę na mądrość Michniewicza, który nie wprowadza Grosika na ostatni kwadrans, bo wie, że ostatni kwadrans jest w doliczonym czasie dopiero. O, patrz, no. widzisz, co się dzieje? Tak jest. Renard już za auto chciał wrócić. Ajajaj, nie chciałbym być w skórze. Nie, w sumie Saudyjczycy cały czas jeszcze są w grze. No, Saudyjczycy jeszcze mają ostatnie spotkanie z Meksykiem, ale ja dzisiaj, zobaczycie, Meksyk, Argentyna 2-2. Czy to jest dobry dla nas rezultat? Jak Argentyna ten straci punkty? Jeszcze bardziej wpięć Argentynę? No ale to już wiadomo, że będą frajerami i golimy ich. No, będą mieli jeden punkt. Messi już jedzie do domu wtedy, nie gra. No dokładnie. Co się kładziesz znowu? No co, no żebra. No. Ty Saudyjczyku, panie napastniku. No. Aizim pojechał. Bo kurczę, że ci język. Tyle mi przeszło wulgaryzm przez głowę, ale potem przypomniałem sobie, jak wiele donate'ów by przepadło. Uzewnętrznił się tak, jak chciałbym się uzewnętrznić wobec pana Sarnika. To jest słynny ultras ŁKS-u. Jadą do Chorzowa i tam krzyczą. Panie napastniku ruchu Chorzów. Jest pan bardzo niemile widziany w naszym polu karnym. Ruch Chorzów, psiakostka, ruch. Ruch motyla, ruch. To jest zawodnik, jakiego potrzebujemy w takich meczach. Uniwersalny żołnierz. Mówisz o arbitrze, tak? Którego pokażę. Tak, najlepszy zawodnik spotkania. Ale my mamy, zobaczcie, jakie mamy wielkie tradycje, jeżeli chodzi o Mundial i Brazylijczyków. Roger Guerreiro kiedyś bił nadzieję w nasze, że tak powiem, serca. Tak teraz pan brazylijski sędzia. Powiem wam, że spojrzałem znowu na te statystyki. No nie wygląda to dla nas. Dobrze, ale my prowadzimy i zobacz, co się dzieje. To jest jedna statystyka, co się liczy. Dokładnie. Błędy arbitrów na naszą twarz. Tak jest. Prowadzimy. Zdecydowanie prowadzimy w tej klasyfikacji. Ale tak, ten arbiter musi zostać zapamiętany. Jak syn, to Sampaio. Jak córka, też Sampaio. 57 cennych podań. Jeszcze tylko 8 podań i dogonimy Japonię. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. O kurde. Co, coś widziałeś? Spoiler? Oglądaj. Nie widział spoilera. Nie, tam... Gol! Robert Lewandowski na wielkim turnieju! Sąsiad, brawo sąsiedzie! To jeszcze jak ja To jest koniec świata. Ja akurat się na pierwszy skorzy cyferka zmieniam. Mówię, nie, przecież Saudyjczycy mają piłkę. My tego nie dostaniemy na pewno w tej akcji. O nie! Sąsiad chyba kogoś dusi. Sąsiad myślał, że go wkręcamy, a to nie była wkrętka. Naprawdę to się wydarzyło. Jaki Robert, jaki podwójne spoilerowanie tutaj było. Ja nie mogę. Wspaniałe. Ale Robert, jaka ulga, nie? Docencie, jak zamknąłem Jadaszkę, bo mogę was zmieniać. Cyferkę proszę zmienić. Ja nie mogę, ale to zrobili.
Tak, Robert się wzruszył. O Jezu, Robert, wszystkie grzechy odpuszczone. Już, proszę bardzo, rozgrzeszam was. Idźcie czynić dobro dalej. Ale tak się kończy, proszę. Nie, gra piłeczką. Tego chcieliście? Proszę, jak Herbert Renard ich pobrać. Gracie piłeczką od tyłu, a tu pyk, cyk. Polskie. No. Polskie pressingowe skoki. To jest przyszłość. Doskonały mundial Polaków, moim zdaniem. Tak. Bezbłędny. Teraz już nie musicie wymieniać tych 7 pozostałych podań. Już możemy być gorsi od Japonii. W kwestii. A wy się tak o te statystyki zabijacie. Jakieś podania, jakieś pierdoły. To jest przeszłość piłki nożnej. Czesław Michniewicz wejdzie na konferencję prasową w stylu dziennikarze Hate Club. Wejdzie z cygarem i okularami. I listą tweetów dziennikarskich. Tak, dzień dobry. Siarka Tarnowrzech. Tak jest. Nie ma nic bardziej polskiego niż kapelusz siarki Tarnowrzech. Bucket hat. Gdzie jest mój bucket hat Chorwacji? Zasłużyliśmy na oliwkę. To jest trudne. Historyczna rzecz. Oliwek ci nam nie brakuje. Dobra, jeszcze jedno. Panowie, ważne, rozstrzygnąć. Feta po Mistrzostwach Świata. Na Wawelu czy gdzieś indziej? Plac Zamkowy czy Wawel? Plac Wolności jest rozkopany. Niestety, to jest tradycyjne miejsce naszych wszystkich fet. Niestety. Myślę, rozkopane. Że feta będzie wszędzie. O! No i zaraz idzie kontra. Idziemy dalej. Bardzo. Po swoje. A je dla Leo Robercik trochę żeś pazernie zagrał, ale dobra. Wybaczamy. Ale TGV jedzie, no. Mati Cash. Nie Mati powinno być na boisku od 60 minut. No! Ale dobrze. Zobacz, jak Bielik tutaj. Boże, ale my tą Argentynę pchniemy na lajcie. Lewandowski do narożnika. Ukraść cenne sekundy. To już w końcu ma. Taniec przy chorągiewce. 10 minut tańca przy chorągiewce. Niczym Smolarek. Skorzystajcie z tych wzniosłych rzeczy, które wypracowali nasi przodkowie. Ach, jest. Dłuższe podanie. Nie laga. Dłuższe podanie. Dokładnie. I teraz. No. Ajajajajaj. Ale jesteśmy kurde, mocy. Frankowski też dobry mecz. Bardzo dobry nawet. No w porównaniu z tym, co zagrał Zalewski, to jest w ogóle majstersztyk. No gdzie faul? Jaki gdzie? Czy z łokcia nie walno? A to nie, łokcie też nie. Ja się już rozochociłem. Kolejnej bramki. Ja też. Potrzebuję. Na trójkę. Ja ci powiem, ja już jestem na tym etapie, jak pięknie zakończymy karierę Messiego na mundialach. Koniec tego frajera. Niech se idzie po prostu grać w jakimś przepłaconym PSG. Junek sypika przed meczem. Nie no, będzie wpierda, teraz Bogu rodzica, nie rzuci się. Moja chorągiew husarska jest właśnie rozkładana. Mój wiesz, Giermek szykuje lance. Będę w pierwszym szeregu atakował Argentyńczyków. Słynna bitwa pod Katarem. Polacy rozbijają Argentyńczyków w pył. Ale to jest, kurczę, jeszcze sposób, w jaki strzeliśmy tego drugiego gola, to jest taki strzał po prostu we wszystkich. Ja wyobrażam sobie, Czesław Michniewicz pierwsze zdania, zanim powie, nie wiem, dziękuję, dzień dobry, wchodzi tak, i co od tyłu podanka, serią podanka, tak. tego chcieliście? Weźcie tutaj tego swojego śnieżno-białego Herbert Renarda. Niech nam opowie, jak grać piłeczką od tyłu. A tu niech Michniewicz powinien się przefarbować i założyć białą koszulę na Herbert Renard. No i co, teraz lepszy jestem? Tak, ale zamknięcie ja nie mogę. Niesamowite. Oj, jak tutaj ta łapa. Nie zdążę, to prędkość Roberta jest, nie ma szans. Dobra, panowie, najważniejsze pytanie dzisiejszego wieczoru. To dziecko chyba umrze ze szczęścia. Najważniejsze pytanie dzisiejszego wieczoru. Którego spośród dziennikarzy jako pierwszego uwali na sukę Czesław Michniewicz na konferencji? Na pewno nie nas, bo nas ledwo zna. Ty raz z nim rozmawiałeś, ja wymieniłem SMS-a. Ale są tacy, którzy są pierwsi na liście. Jacek Kurowski, taką klasyką. Pokucie, 1.30 na Rzeczyckim Buchmacherem. Ja nie wiem, czy Dariusz Faron nie staje się fabrykiem Buchmacheru. Może jak być. Nie ma nic. Nasza piłka. O, już nawet od Rożnego będziecie żebrać? No brawo, cię czuję. Szczególnie, że chyba im się należał, ale... Gdzie? Zobacz. Taka sporna piłka. Wiadomo, że sporne zagrania w tym meczu idą na naszą korzyść. Wiesz, sporne są zawsze dla lepszych. Czy ten sędzia może sędziować nam kolejne mecze? Czy jesteśmy w stanie to przeforsować? Dokładnie. Panie Sampaio. 77 gol dla Polski, pierwszy na mundialu. Aj, wyczekany, wymuskany. A tam nie było czegoś takiego, że tam ten szef Arabii im obiecał jakieś Rolls Royce, jak wygrają?
Myślę, że to dla nich norma obiecywania rozrzutów, ale jeszcze pewnie będą mieli, wiesz, samoloty za wygranie z Meksykiem. Myślę, więc... że tak mają 18 rozrzutów, więc 19 to by się tego kurzył. Się to ich nieprawdopodobnie zdemotywowało, bo liczyli jednak, że dostaną garaż większy do tych swoich 18 rozrzutów, które mają. Aj, nie, ale dobrze, tutaj. Bereszyński, to jest nasz diabeł tasmański obrony. Albo i nie, ale... nie jest. Proszę bardzo. Ale miano diabła tasmańskiej obrony wisiało na włosku w tej sytuacji. I jak klepie. Proszę. Ciapa. Nie no, doskonale, doskonale, naprawdę. Zerknę w statystyki. Czy one oddają to, jak doskonały mecz gramy? Oczywiście, że oddają. Już mamy wymienionych 220 podań w całym meczu. A w drugiej połowie 69. Lepsi od Japonii z Niemcami. To jest to. Jak widać, mała ilość podań skutkuje. Czy Japonia ograła Niemcy? Tak. Czy my bijemy Arabię Saudyjską? Tak. Podania to jest przeszłość futbolu. Tak jest. Dokładnie. Tylko długie lądy, lagi. Ciekawe, wiesz. Pep Guardiola ogląda właśnie to spotkanie i będzie od tej pory grał tylko lagę na Haalanda. Tak. Pep Guardiola zapytany, o, widzę nowoczesny futbol u Polaków. Tak. Tak będziemy grać od tej pory. O ja, to jest piękny gif. Pokażę go najpierw wam, a potem go pokażę wszystkim, bo myślę, że oddaje uczucia nas wszystkich. Zobaczcie. No. Pyk, pyk. Uwaga, pyk. I Lewandowski. Gol dla Polski. Proszę. Wspaniały. Uwaga, żeby widać. Tu, tak, to jest pan w szulce. Spokojnie. I I nazwisko. To wszystko się zgadza. Zdecydowanie. GIF tego turnieju, absolutnie. Dobra, panowie, minuta. No i zobaczymy, ile doliczy. Minuta i doliczone 30 minuta. Godzin. Spokojnie. Ale już, tak. Ale wychodzę, chociaż nie, w sumie nie do końca nie wychodzę. Bo chciałem już się pofleksować, że wychodzę na eksperta, biorąc pod uwagę, co pisałem w blogach przez ostatnie dwa dni. Ale pisałem, że nasze 2-0 będzie wynikiem tego, jakich stłamsimy, jakich przyciśniemy. A nie jest wynikiem tego jednak. Trochę szczęścia. Nie przeszkodzi. No, jak 2-0, jak 3-0. Jezus. Nie, proszę bardzo. No. Proszę bardzo. Nie. Nie. Lewy, dlaczego się zabawiłeś? Ja, lewy już odbiła trochę sudówka. Tyle tych goli mam na dalsze. Naprawdę. Już się Zbigniew Bonek włączył. Dlaczego nie strzelałeś? Po co żeś to zrobił? Nie, no nie. Braknie tej bramki. Braknie tej bramki. Normalnie Lewandowski by już miał na turnieju 3 gole. No, no jak to jest w ogóle możliwe? Ale dlaczego? No. Ktoś miał, już miał z tyłu głowy tą myśl. Nie no, ja już mam jeden bramek na mundialu, także mnie to już wystarczy, już mogę kiwać. Mówiłem, zostawić Milika. Milik tak. Biontas, to by był atak. Chociaż nie, może. No, obawiam się, że jednak twoja seza się popsuła. No dobra, mamy rożny. Roczne to zawsze były nasze mocne. Nie, jeszcze Glikson musi mieć gola. Jeszcze z gol Glicksona, spokojnie. Czy Bartek Bosacki jest gdzieś na rezerwie? 7 minut. Dobre dogranie. 7 minut. 7 minut. To jeszcze bramkę strzelimy. Nie tak dużo. Ale na Argentynę już 3 napastnikami moim zdaniem. Tak. Już widać, że jest taka ferajna, że niczego się nie trzeba bać. Ciekawy sędzia, nie? Lubi czas i Polaków. Tak. Francja dziś gra z Danią po tym meczu. Już zaczynają się kalkulacje. Jak nie trafić na Polskę? Tak. Ale tak, fakt, że ten sędzia w zainteresowaniu wpisał czas i Polacy. Kultura polska. Pierogi. Zenek Martyniuk i czas. Ja pierdykam, no. 3 gole miałby Lewandowski. Tylu ludziom by kupony pochodziły. Co widzieli? Co? Kurs na Lewandowskiego? 18 na króla strzelców? Dlaczego? Ci ludzie, którzy nie wiedzą, że jesteśmy Polską. A tu proszę. Rożny? Rożny, rożny. Rożny. Dawaj rożnego. Panie Brazylijczyk, tyle już tam pomogłeś. No. Jeszcze jedna cegiełka. Nie, ale kurde, to co, dlaczego na 3-0 ich nie uwalił? No po co te kiwki, no? Arbiter powinien powtórzyć tę akcję. Tak, tak. Tak, tak, tak. Że to jest takiej stojącej piłki i zaczynamy jeszcze raz. A teraz w ramach plaskacza powinniśmy wpuścić Jędrzejczyka. O, zobacz, Jędrzejczyk mówi, ja wchodzę, tak. No. 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 Ciapach. No. Ło? Nie, Onufry niezły mecz. Onufry nawet bardzo niezły mecz. Tak. Ale no. Dawaj. Husaria. Siu. Nie, no kurczę. Husaria. Teraz prostopadle. Trochę nikogo na prawej nie. Wszedł na boisko Kamiński. Chciałem powiedzieć, że to nie jest najlepsza zmiana w historii futbolu. Jakby bardzo Zieliński style, czyli
raczej się nie będę wychylał. A ja, wiesz co, teraz nie skomentuję, bo wydaje mi się, że kurczę, tworzymy dużo okazji. Jestem ciekawy, co robi Kamiński podczas gdy my tworzymy te okazje. Nie ma go przy tych okazjach. Jest pod własną bramką. Ale jeszcze gra bez piłki, takie kluczowe ustawienia. Patrzymy na piłkę, a możliwe, że on na przykład trzyma za jaja dwóch jednocześnie stoperów i dlatego ich nie ma przy Lewandowskim. Stąd te błędy licznych defensorów, to by wszystko wyjaśniało. Zobacz, on się już... No, dobra, lecimy dalej. Ojej, 4 minuty jeszcze. A chłopaki już się nie spieszą, nie? Już się boją kolejną dostać. Nawet tutaj przy tej akcji, tak spokojnie, statecznie. Powoli. No, ale Glik uczyści to. Ale oni generalnie myślę, że mogą być świadomi, że raczej punktu tutaj nie będzie, a mogą się liczyć gole, więc może być bardzo istotne to, czy przegrali 0-2, czy przegrają 0-3. Albo 2-1. Nie, daj Bóg. Nie no. Z Glikiem... Nie ma szans. 4 minuty. Kto by się mógł spodziewać, że po dwóch meczach będzie tak, jak jest? A wiecie, co jest najgorsze, że dzisiaj, nie daj Bóg, Argentyna wygra. No. I Arabia Saudyjska ostatnio meczu wygra. Bardzo ważne jest, ile Argentyna dzisiaj wygra. Ale no nie, no, ale jak wiesz, Argentyna w ostatnim meczu, nie daj Bóg, wygra. I Arabia Saudyjska w ostatnim meczu wygra, to idzie. Wszystkie nasze nadzieje... To ta chwila. Futbol istnieje po to, by niszczyć nasze nadzieje. To nadal jest ta chwila, panowie. To wciąż jest ta chwila. Dawaj Kamiński, pokaż, że jesteś najlepszym skrzydłowym od Błaszczykowskiego czasów. No nie jesteś. Ale idzie TGV. No. Co? Co się stało? VAR. Nie, pan ma... No Jezu, on już tyle udaje. Będziesz zebrał kolejny. Naprawdę, kolega dostał z łokcia w twarz i tyle nie leżał. Michał wyrwa z prośbą na czacie. Mieszko, powiedz coś. Co tu mówić? Już nie, emocje trochę odbierają mi głowę. Mogę ci opowiedzieć historię, jak no, taki gol, jak tutaj padł ten drugi, ostatni, no to ja przeżyłem ostatnio w 99 roku, jak graliśmy z chłopakami na trawniku pod balkonem z Greda. Tam mieliśmy bramkę pod balkonem z Greda. Faktycznie nieczęsto w Polsce podają takie gole, kiedy jesteśmy na połowie rywala i odbieramy tam piłkę. Od czego teraz będziemy zaczynać, jak tamten pan żebrał żółtą kartkę? A, jeszcze. O, jakieś rozpaczliwe zmiany robią, zobacz. Dziewiąty. Mamy kłopoty, bo wchodzi ten gościu. Karta się odmieni. 19, zaraz wam coś powiem. Naprawdę wpuśćmy Jędrzejczyka. Zaraz wam coś powiem, bo ja tego gościa z 19. Aj, niestety, rezerwowi nie mają numerów na flaszkowie. A że nie rozpoznajesz po twarzy? Więc jednak nic wam nie powiem. Po brodzie. Chyba, że już o, to był Al. Nie Al. To nie był Al. Al Abed wszedł, a wszedł Bachebri. Dobra, 2 minuty. Nie, no to... A za nimi ściana naszych pragnień. No, dawaj. Czemuś? No i za dużo grzybów w barszu. No nie. A niech Lewandowski pretensji nie ma. Już udowodnił, że nie ma co mu zostawić. Dokładnie. Zostawiam na sam, to on nie umie. A pamiętasz, jak w Tetryk menedżerze nam haniebnie marnował okazję. Daj za pan spokój. No. Sąsiedzi również przeżywają spotkanie. Ale dobrze, że podobnie oceniamy ten mecz. Podobnie jak sąsiedzi. Jest komitywa w narodzie. Ajajajajaj. Nie. Uff. Nie, spokojnie. Dzisiaj Bóg jest z nami. Z nim jest Allah. I to widać na wyniku. To jest ten, co żebrał tam. Najbardziej. Gdzie tam? Szczęsny by to na główkę przyjął. To się niech cieszy, że nie trafił bramkę. Panowie, czy jakiś taki, nie wiem, czy jest taka książka, ale kupić. Jak poradzić sobie z sukcesem? Nie jest to proste. Wszyscy jesteśmy trochę tacy zaskoczeni tym co się dzieje. Tak. Jak przyjąć sukces pod swój dach? Nie. Zwycięstwo jest nawykiem. Niestety przegrana też. Zwycięstwo to znój. Najbardziej się zastanawiam, co teraz się wydarzy, jeśli chodzi o atmosferę wokół tej reprezentacji. No jak to, co będzie hura optymizmu? Co się wydarzy? Będziemy mistrzami świata i Argentynę bijemy 3-0. Ja mówię, feta już powoli trzeba planować. Tak. Wawel niech tam szykują, odkurzają, sprzątają, myją okna. Kwiz zauważył, że teraz wreszcie po raz pierwszy od dawna będzie można otworzyć te
przygotowane foldery z memami, kiedy wygramy. One były przygotowane w 2006. To tak, był pierwszy, drugim. Pierwsze polskie mecze. Tak, tam tak. Coś są z Tomaszem Hajtą, tak? Mamy to 3 punkty, panowie. 2-0. Ja cię. 2-0. Niektórzy pytają, nawet na czacie, czy nie można było tak z Meksykiem? No, zabrakło nam tej kontry. Niestety. Ale kurde, nie no. Jest 2-0, jest 2-0. Jakieś przemyślenia na gorąco. Na gorąco. Jeszcze trzeba znaleźć kogoś zamiast Kamińskiego. Bo już zamiast Zielińskiego to wiemy, że ktoś musi grać. A kto będzie strzelał, jak Zielińskiego zdejmiesz? Nie wiem, Lewandowski. No tak. Mocne tak. słowa po tym meczu, mocne słowa. No, panowie, bardzo dobrze, natomiast jesteśmy wciąż w połowie drogi. Mhm. Dobrze, że nie udało się wszystkiego spierniczyć po dwóch meczach, to jest pierwszy gotowa mundial. I teraz rzeczywiście dożyliśmy takich czasów. Nikt z nas nie sądził, że będziemy żyć aż tak długo, że będziemy grać z Argentyną o coś trzeci mecz w fazie grupowej mundialu. Wspaniałe czasy, już czekam na przyszły tydzień. Czyli mamy teraz mecz o wszystko i honor. Mecz o wszystko się skumulowało, nie? A to jest... Nie, honor już jest tutaj, zachowany. Wygraliśmy z Arabią Saudyjską, honor został ocalony, ale mecz o wszystko w trzecim meczu. Tak. Nie wiem, czy to jest legalne. Nie. Czy to na pewno nie ma jakiegoś paragrafu, że zagramy trzeci mecz o wszystko, a nie drugi. Ale to będą emocje, bo w sumie nas wtedy urządzi remisik z Argentyny. Tak, tak. Chyba. Nie. Tak, tak. No tak, nawet jak Argentyna wygra, no to ma 3 punkty. My po remisie z Argentyną mamy 5. Znaczy, oni mają 4. Oni będą remis nam da awans chyba, no. Remis nam da awans. Ale oni będą zdeterminowani, oni nie będą chcieli remisu. No tak, na pewno. Remis z Argentyną na pewno nam da awans. Kurczę, my jesteśmy od pierwszej minuty, podchodzimy do meczu z Argentyną i ta Argentyna będzie musiała gonić. No trochę tak. No tak, nawet na pewno tak. Bo nawet jak Argentyna dzisiaj wygra, to będzie miała 3 punkty i będzie pod nami. A myślę, że tak jest Messi. Frankowski tak. Nieraz już pokazał Messiemu plecy w tej lidze. Kurczę, jakby Meksyk z Arabią Saudyjską zamisował, panowie? Co na to? Awans za darmo? Ale, to już ale zależy, ile byśmy przegrali z Argentyną. No właśnie, to byłoby tak, teraz racja. Racja. 28%. 21 kontest. No powiem tak, jeśli chodzi o sam styl gry, nie było to drastycznie różne od tego, co byliśmy z Meksykiem, ale o! I uwala na sukę Czesławu dziennikarzy. Wszystkich dziennikarzy, tak. Czekaliśmy na to bardzo długo. Chciałem bardzo pozdrowić. Redakcję Gol.pl, redakcję WP, redakcję Onetu, meczyki. Wy byliście ze mną bardzo często, ale też was pozdrawiam. Pozdrawiam, weszło. Nie gniewam się. Tak, mówiłem od początku, że nie znacie się na piłce. Teraz to tylko się potwierdziło. Cieszę się bardzo, że wyszło na moje. Możecie już naprawdę schować się do dziury i tam czekać na mecz z Argentyną, który też... Ładnie zarżniemy i wygramy 1-0. Tak. Nie, 1-1 będzie nawet z Argentyną i co? Chciałbym zobaczyć, jaki skład wystawilibyście, wy dziennikarze w tym meczu. Ja ilu tam ofensywnych zawodników? 10, tak? Już widzę ten wynik. Ja wiem, ja już odpalam się jak husaria po prostu. Ale wyobrażacie sobie, że Arabia Saudyjska bije Meksyk, no. A my remisik z Argentyną i Messi bye-bye w pociągu po prostu, którego maszynistą jest Artur Jędrzejczyk odjeżdża z tego mundialu w stronę słonecznej emerytury piłkarskiej. To jak nie przesiadać się na koluszkach. No dokładnie. Lewandowski z golem z gry, a Messi tylko z karnego. Dokładnie. Kolejny. I co? I Polska wygrywa grupę i w drugiej... A nie, to wtedy byłaby druga, jakbyśmy mieli 5 punktów. Dlaczego? No bo wygrałaby Arabia Saudyjska z 6. Nie, dobrze. Ja już jestem skłonny wygrać tę grupę. Okej. Okay. No słuchaj, zawsze możemy zrobić tych punktów 7. Mm-hmm. Tak, bijemy. Tak, słusznie. Zapomniałem, że jest taka ewentualność jak ogranie Argentyny. No dokładnie. Nie przeszło mi to przez myśl jeszcze. Patrz, Zieliński wypatruje Wojtka Kowalczyka. Wojtula, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Chciałbym cię pozdrowić bardzo mocno. Aj, ale że turbo time nie wszedł. Kurde, wejdzie na Argentynę. Na Argentynę, nie? No. Lewandowski wyluzowany, on już nic nie musi. Tak, strzelił go na mundialu. Co, śmieszki? Dalej chcecie pogadać o karnych te sprawy? Nie ważne, że mogę strzelić jeszcze 2 na lajcie, ale... Albo tym sam na sam? Ej, panowie, Milik z głowy, Lewandowski wykorzystuje sam na sam, potem trafia w piłkę przy tym słupku, wygrywa mi 5-0. Wygrać ten mecz to jak wygrać proces. A my nie zapominajmy, kto nam uratował tyłek właśnie. Wojtek Szczęs? Wojtula, bo... No tak, kurde. Nie jest trochę przebieg podobny do Hiszpanii na Euro, gdzie też był Morata wtedy? Kurde, i też wielki moment polskiej reprezentacji. Wtedy skończyło się to niczym. Chciałbym, żeby tym razem skończyło się czymś.
czymkolwiek. Byłoby naprawdę pięknie. Statystycznie na jedno życie Polaka powinien przypaść jeden udany mundial. Tak. Być może to ten moment. Ale mamy jeszcze trochę czasu. No, zgłupiałem trochę. No. Nie wiem, jak się z tym czuć. Mówię, sukces bierze cię tak nagle z zaskoczenia, prawda? Człowiek jest oswojony z porażkami, wie, czego się spodziewa. Sukces, trzeba go przetworzyć. Składka. Wojciech Szczęsny has made more saves than any other player at the 2022 World Cup and is the first goalkeeper to keep two clean sheets. No proszę bardzo. Dwa czyste gówna. Wojciech Szczęsny. Abstrahując do tego naprawdę gównianego żartu, jest nawet dopisek. He's even saved a penalty. Tak, Wojciech Szczęsny wyrasta na bramkarza turnieju, tak. Bo my widzieliśmy ich wielu i naprawdę nie było o takiej jakości bramkarza. Do tej pory najlepszy bramkarz turnieju, to spokojnie. Ciekawy jestem jeszcze, jak Guillermo Ochoa się zmierzy z Messi. Messi. Tak, tutaj bo Guillermo Ochoa zatrzymał Lewandowskiego, jeśli zatrzymałby jeszcze Messiego, to by było bardzo ciekawe, ale Szczęsny naprawdę tym meczem urósł bardzo, a przecież i z Meksykiem miał tą interwencję potem strzała z dystansu, gdzie też ładnie się zachował i niczego nie skasztanił, a wiadomo, że w meczach otwarcia najbardziej się zastanawiam zawsze, co skasztanił. Dobra, a jeszcze mam pytanie. Bo... Dwa mecze, żadnej bramki nie straciliśmy. Ej, panowie. Meksyk bije Argentynę i mamy 4 punkty. No. I awansujemy. I Meksyk też ma 4 punkty. A, no tak. No dobra. I ma jeszcze jeden mecz dla rabiu. No ja wiem. No dobra, poczekaj, liczę. Liczę, daj mi chwilę. Mogą zremisować i wtedy odpadamy. 4-4-3-0 jest. Ale nie, no tak, no to Argentyna już wtedy odpada, bo ma 0 tak, punktów. Tak, ale jak z nami wygra, to 4-4-3 mamy wtedy punkty, jeżeli chodzi o punktację. Są dwie drużyny z 4 punktami i jedna z 3 punktami. Będą się liczyć kole, ile nam Argentyna nastrza. I w ostatnim spotkaniu... No ja mogę... Meksyk może mieć 5. Punktów, no tak. Wtedy. A my wtedy mamy 4 tyle co Arabia i bramki się liczą. No. Możemy jeszcze odpaść 4 punkty. Ale fajnie, bo człowiek uczył się tych całek kiedyś w szkole. Na co mi się to przyda? A dzisiaj proszę przy analizach szans Polaków o wyjście z grupy, a nie o to, by cokolwiek jeszcze się miało znaczenie. Ale w ogóle piękne jest to. Tak. Zobaczcie, wjechała matematyka pod kątem tego, czy dzisiaj może paść wynik taki, który przybliżałby nas do awansu, do wyjścia z grupy. Zazwyczaj wjeżdżała matematyka, czy istnieje scenariusz, żebyśmy jeszcze mieli jakąś szansę przed tym ostatnim meczem. Żebyśmy nie wyszli na ten mecz, wiedząc, że to już koniec, że i tak po nim jedziemy. Tak, pamiętam Euro 2008, tam był taki scenariusz, że Austria musiałaby wygrać z Niemcami chyba jakieś 6-0. Wtedy mielibyśmy szansę. Ja nie mogę, ale pięknie się układa. Jak na razie ten mundial. Jestem bardzo ciekawy tego, jakie te scenariusze na futbolowi mogłyby rozpisać. To ja ci już powiem jakie. Argentyna przegrywa dzisiaj z Meksykiem, a nam braknie jednej bramki Lewandowskiego. Albo z sytuacji sam na sam, albo z karnego, wybieraj sobie sam. Właśnie bardzo się boję, bo mało się boję scenariusza, w którym Arabia Saudyjska ogrywa Meksyk, Argentyna ogrywa nas, mamy 4 punkty, ale byliśmy słabsi od Argentyny i Arabia Saudyjska też zrobiła więcej balansować, bo ograła i Meksyk, i Argentynę. I wtedy to by był scenariusz, który jest do przetrawienia. Ale porażka, kiedy liczą się gole i w dodatku jeszcze by się liczyły gole, które Argentyna nam strzeli. Czyli nie liczy się to, że my wygraliśmy z Arabią Saudyjską 2-0. Liczy się to, że potem przegraliśmy na przykład 0-3. To to było mega bolesne. I bardzo bym się zastanawiał, co dalej z tą reprezentacją zrobić. Bo aktualnie, patrząc na to, jak ewoluowała nasza gra w stosunku do meczu z Meksykiem, bo jednak trochę ewoluowała, no to jestem umiarkowanie zadowolony. Czy strzeliliśmy bramki, to może ten, ale żeby to był jakiś piękny... Nie, piękny... ale zobacz, był słupek, była poprzeczka. Tak. Była ta sytuacja lewego, prawda? No to druga połowa wszystko. Tak, ale to dlatego, tak mi się wydaje, że no, w ten sposób wyglądał plan na to, w jaki sposób w tym meczu grać, że to w drugiej połowie doskakujemy jeszcze ostrzej. Widać było ten pierwszy skok pressingowy w tych pierwszych minutach, kiedy doszliśmy do nich od razu na całości. Schodziło się szybko, trzeba żółtymi kartkami, więc daliśmy sobie spokój, a po przerwie znowu było parę takich prób, których nie oczekiwałem po Czesławie Michniczu, jako tym takim Czesławie Michniczu z memów powiedzmy, który jak już jego piłkarz pada do przodu, to on się modli, bo zrobił coś ryzykownego. Tymczasem w Riyadzie w tym momencie Janusz Al-Sobczak. Gdyby tylko czerwoną kartkę pokazał Kaszowi, to byśmy wygrali. Była szansa. Było się działo. Oj, ten z Kałachów jest strzelany dzisiaj. Oj, tak. Tak, tylko tym razem rzeczywiście. Nie do siebie, do sąsiadów. Pewnie robią sobie kuku jakieś biało-czerwone. Oj, tam myślę, że Matty Cash nigdy nie trafi do Ligi Saudyjskiej. Panowie, czekolady po tym słonym. O, po zwycięstwie czekolada wyjęta z szafy. Ale widać, że na czekoladę. Pokażę, to jest Milka.
Milika. Tak, kupiona tak. Jeszcze przed inflacją. To jest tak, Milika. Czekała, jemy po Milice. Od euro 2012. To u mnie będzie czekolada z trzemiennego, już muszę lecieć po dowie. Dostałem ją na komunię. Aha. Dziękuję. Czekamy na jakiś sukces. Słodka jak zwycięstwo. Tak. Ogólnie powolutku się żegnamy. Kończymy. A Mieszko, są jeszcze bilety dzisiaj na twój występ? Są. Jest ich nawet bardzo dużo, bo jest mecz. Ale zapraszam, jakby ktoś jeszcze chciał testować. Z Łodzi, to powiedz gdzie. Właśnie, gdzie, jaki klub? Kurczę, nie wiem. Zaraz sprawdzę, jak tam dojechać. To duża przeszkoda, nie wiedzieć, gdzie się gra. Ale jak w Łodzi, to pewnie na Piotrkowskiej. Nie, właśnie, właśnie gdzieś za miastem. Nowy lokal. O! Boże, brat w Łodzi, nie. Stadion w Rogowie. O, przyszły powiadomienia sprzed skora wszystkie. Teraz. Grać w Łodzi, nie na Piotrkowskiej. Odważnie, naprawdę. Już mówię, proszę bardzo. I na mina. Te żółte kartki to było klasyczne zameldowanie się. Na Wembley było tak samo. Gorgoń Bulzacki, tak jest. Restauracja Gościniec Czterech Kuchni, dzisiaj o 18. Zapraszam bardzo serdecznie. O, proszę. To też zapraszamy w imieniu Mieszka. I powoli się żegnamy. Jest, no tak jest. Godzina 16.13. Spędziliśmy super czas razem wszyscy. My tu we czterech i pozostałe cztery osoby, moi kuzyni, którzy oglądali relację na żywo i wy oczywiście. Nawet sąsiad. Dobry sygnał był, gdy okazało się, że oliwki z pastą anchois są naprawdę dobre. I to był ten dobry znak. Na resztę są dobre, jak się okazało, tak samo jak gra polskiej reprezentacji. Otóż to tyle. Sponsorem kanału jest firma PZ Book. W opisie znajdziecie wszystko, co musicie znaleźć. Obstawiałbym zwycięstwo Polski z Argentyną 3-0 i koniec kariery Leo Messiego. Coś się zrobili z Julkiem Sipiką, stał się optymistą. Ten człowiek nigdy wesołego słowa nie powiedział. Może jeszcze Zieliński z golem. Nie, może inaczej. Zieliński z asystą, podanie do przodu w uliczkę do Lewandowskiego. Tak będzie. Byłoby pięknie. To byliśmy my. Leszek Milewski, gospodarz domówki u Leszka Milewskiego. Zobaczcie, wciąż pozwalają mi ze sobą siedzieć, nawet jak już nie ma miejsca przy stole. Co więcej, sprawdzam teraz. Ale tak z boczku, wiesz, pierwszy tak, do odwalenia. Teraz to nowych ludzi. Jest z nami stand-up, jest z nami Mieszko i Julek. No i jestem ja, Kuba. Dzięki wielkie, że byliście z nami, że spędziliście z nami. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia.